Witam serdecznie wszystkich Państwa. Mamy dzisiaj gości specjalnych, przede wszystkim pan Adam Chmielewski, pan redaktor Adam Chmielewski, który właśnie, proszę Państwa, dlatego tak młodo wygląda, robi doktorat. Prawda? Robi doktorat. A na jaki temat, jak Państwo myślą, kto czytał zaproszenie, ten wie, tak? Temat jest porozumienie centrum w oczach mediów, tak? Proszę Państwa, jest to czarna dziura informacyjna. Bardzo mało wiemy o porozumieniu centrum. Może dlatego, że druga strona postanowiła zamilczeć porozumienie centrum na śmierć, a jeżeli mówiła, to źle bardzo o porozumieniu centrum. Bardzo rzadko pojawiały się z tej drugiej strony jakieś pozytywne opinie. Pozytywne opinie. Zaraz zobaczymy fragment z polskiej kroniki filmowej z tamtego czasu. Ja przestanę przez chwilę mówić, dobrze? I będzie mówić kronika filmowa. Proszę bardzo. Aula Politechniki po raz pierwszy na żółto w kolorze Hadecji. Pierwszy kongres porozumienia centrum. Zaczynaliśmy jako spotkanie nurtu solidarnościowego, nurtu hadeckiego, liberalnego, ludowego. Zaczynaliśmy wobec tego od formuły, która była największym wspólnym mianownikiem. I tą formułą była centrowość. Polska po prostu potrzebuje silnej kadencji. Polska potrzebuje partii zwykłych Polaków. Polaków, którzy chcą żyć w harmonijnej współpracy grup społecznych. Którzy chcą żyć w społeczeństwie ludzi wolnych, ale jednocześnie ludzi solidarnych. Droga ku demokracji. Droga ku gospodarce rynkowej nie ma w Polsce alternatywy. Polska na tą drogę wkroczyła i nie może do niej zejść. Porozumienie centrum tą drogę, ten wybór naszego narodu całkowicie podziela i całkowicie popiera. Porozumienie centrum zdobyło sobie wielu zwolenników, działaczy, członków, ale zdobyło sobie także i wrogów. Dobrze oni do rozbicia naszego ugrupowania. Są takie regiony Polski, gdzie panuje zastraszenie, a źródłem tego strachu jest właśnie stary postkomunistyczny system, ciągle jeszcze trwający. Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami dokończenia polskiej rewolucji. Przyjęto uchwałę o konieczności opracowania ustawy dekomunizującej państwo, co Hadecy wniosą pod obrady już nowego Sejmu. Wniosek Janusza Andruszkiewicza, aby na 10 lat pozbawić byłych PZPR-owców możliwości pełnienia funkcji państwowych, wywołał wiele ostrych reakcji społecznych. Kongres wyłonił Naczelną Radę Polityczną i wybrał przewodniczącego porozumienia. Hadecja jest silną partią od samego początku formalnego istnienia. Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów. Janusz Andruszkiewicz 40, Jarosław Kaczyński 368. Prezesem Porozumienia Centrum został wybrany Jarosław Kaczyński. Porozumienie Centrum tworzyła grupa działaczy. I bardzo bym chciał, aby ta grupa mogła tworzyć Porozumienie Centrum w następnym okresie. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz proszę o to, żeby Państwo pamiętali o moich przyjaciołach, o naszych kolegach, którzy z niczego doprowadzili do powstania tej partii. Część tych fotografów wojennych, fotografujących dla podziemnych, pisała, istniała konspiracyjnie. I teraz jest ten czas, że oni mogą w pełni rozwinąć skrzydła. Już nie ma. Przepraszam, czy moglibyśmy na chwileczkę wyłączyć projektor, dobrze? Czy to się da zrobić? Jacku, spróbuj, o, bo on strasznie oślepia. Jeśli nie trzymać kabla na moim mikrofonie. O, dobrze, już się robi. Wiem. O, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zrobiłem dla Państwa i za Państwa kwerendę. Siedziałem w bibliotece publicznej przy Koszykowej.
Jeszcze się troszeczkę pokręciłem po księgarniach. Taka księgarnia, blisko gdzie mieszkam, przy Koszykowej, księgarnia tanich książek, nic nie mają o Porozumieniu Centrum. Przyniosłem trochę literatury. Troszeczkę można znaleźć Jakuba Karbińskiego, Portrety lat Polska w odcinkach 1944-1993. Proszę bardzo, puszczam w obieg. Niech sobie krąży. Najwięcej znalazłem w alfabecie braci Kaczyńskich. To państwo oczywiście znają. Proszę, niech w tę stronę krąży, a potem do mnie niech wróci, bo to wszystko z biblioteki mojej uczelni. Proszę państwa, Antoni Dudek. Historia polityczna Polski 1989-2012. Jest parę wzmianek o Porozumieniu Centrum, proszę bardzo. I tam jest takie zdjęcie, które państwa pewnie trochę zaskoczy. Mogę jeszcze na chwileczkę tę książkę? Na sekundę. Proszę zobaczyć to zdjęcie. No comments, nie będę komentował. Proszę bardzo. I zaraz do państwa dotrzę. Jeszcze też Antoni Dudek, pierwsze lata III Rzeczypospolitej, 1989-2001, proszę bardzo. Najwięcej można znaleźć w takim wydaniu Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Partie i ich programy. Partie i ich programy na wybory 1993. Zgłaszane programy do wyborów 1993. Tam jest najwięcej o Porozumieniu Centrum. Tu wśród nas jest obecna pani Teresa Bochwic. W jej książce chyba najwięcej. Najwięcej mamy informacji o Porozumieniu Centrum. Tak? To jest kalendarium wydarzeń. Tak? Niestety dzisiaj nie mogła przynieść tej książki, przyniesie następnym razem. Proszę państwa, ja dotarłem do takiej broszurki Jarosława Kaczyńskiego pod tytułem Dlaczego Centrum? Jest to referat programowy wygłoszony na konwencji Porozumienia Centrum 23 czerwca 1990 roku w Warszawie. I co mówi Jarosław Kaczyński? Jakie są filary nowej Polski, nowej wolnej Polski? Przede wszystkim podkreśla potrzebę odnalezienia mocnych fundamentów aksjologicznych dla społecznego zaangażowania i szuka podstawowych wartości, od których nie ma odejścia. I to są dwie takie podstawowe wartości, godność człowieka i wolność. A jak to zrealizować, jak to osiągnąć? Trzeba zbudować demokrację polityczną i trzeba zbudować gospodarkę rynkową opartą na własności prywatnej. I również trzeba, i to mówi tak, wielu z nas odwołuje się do społecznej nauki Kościoła, czyli trzeba się odwołać do społecznej nauki Kościoła. I jak to zrealizować? A więc zerwać z układem okrągłostołowym, a z kolei jak to zrealizować? Pełne wybory, prawda, czyli wolne wybory wreszcie, prawda, i nowy prezydent Lech Wałęsa. Tak widzi budowę tej nowej Polski Jarosław Kaczyński. Wychodził taki tygodnik polityczny Centrum Tygodnik Polityczny w latach 1990-1992 i tam znajdujemy takie nazwiska jak Józef Szaniawski, Maciej Urbański, Kaja Bogomilska, Paweł Pitera i tak można długo wyliczać. Jarosław Kaczyński również. Jest taki jego artykuł Dość kontynuacji. Mamy bardzo dużo nazwisk. Już wszystkich nie będę wymieniał. Niestety ten tygodnik musiał zamknąć swoje łamy. Był redagowany, jak piszą redaktorzy, na strychu, w jakiejś kamienicy do rozbiórki. No i w końcu stracił finansowanie i przestał się ukazywać 22 lutego 1992 roku. Ale wykonał kawał dobrej roboty. Naprawdę był to świetnie redagowany, ze świetnymi piórami i poruszający bardzo ważne tematy społeczne, polityczne, gospodarcze tygodnik. Szkoda, że go nie ma. Nie wszystkie numery nawet są w tych rocznikach w bibliotece przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Także
Nie będę już mówił o sygnatariuszach, kto wszedł do porozumienia centrum, natomiast pomysł był znakomity, dlatego że to był pomysł, żeby zbierać nie tylko poszczególnych ludzi, nie tylko poszczególnych entuzjastów i kandydatów na polityków, bo to dopiero polityka polska taka wolna dopiero się rodziła, ale przede wszystkim już powstałe organizacje, partie. Długa by była bardzo lista, jedne się wycofywały, drugie dołączały i twierdzę, że nie tylko ja, że oczywiście bez Porozumienia Centrum nie byłoby PiS-u, tak? Nie byłoby PiS-u. Ten etap był konieczny do zbudowania, jak powiedziałem, nowej Polski. Także już Państwa tym nie zamęczam, oddaję głos naszym gościom. Mam nadzieję, że namówię pana profesora Sławomira Cęckiewicza do jakiegoś krótkiego rysu historycznego, do osadzenia w realiach historycznych tego, o czym będzie mówił za chwilę pan redaktor Adam Chmielecki. Dobrze? Ja zupełnie jestem nieprzygotowany do tego. Mogę tylko o autorze troszkę powiedzieć, bo nie wiem, czy państwo znacie autora, a ja dobrze znam. Adam jest moim przyjacielem, a w jakimś sensie mogę powiedzieć, że wychowankiem. Spotkaliśmy się w dawnych czasach, to był chyba 2003 czy 2004 rok, jak Adam był studentem, a ja byłem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. I tak się złożyło, że moi przełożeni skierowali Adama do mnie, żebym się nim zaopiekował. Ty miałeś chyba wtedy jakieś praktyki w Instytucie Pamięci Narodowej. No i tak się jakoś nasze drogi spotkały. W 2006 roku, to jest chyba bardzo ważne, Adam był sekretarzem Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI, czyli w czasie, kiedy ja zostałem przewodniczącym Komisji do spraw likwidacji WSI w lipcu 2006 roku. No a później Adam był współautorem książki biograficznej o Lechu Kaczyńskim. I tutaj w czasie tego wprowadzenia oczywiście wśród tych książek, które państwo dostaliście, no zabrakło przede wszystkim tej naszej książki. I głównie to jest zasługa Adama, bo Adam napisał w tej swojej części o Lechu Kaczyńskim bardzo dużo na temat PC. I to jest jakby na dzień dzisiejszy, jak rozumiem, przed tą publikacją, doktorską, którą Adam przygotowuje, jakby najważniejszy opis historyczny Porozumienia Centrum. Więc można powiedzieć, że autor się świetnie zapowiada. Miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas i że powstanie książka, tak jak słusznie pan powiedział, która wypełni jakąś lukę. A o tych czasach to chyba nie będę mówił, a zresztą zobaczymy, co autor powie i wówczas może włączę się do dyskusji. Można tak? Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, za możliwość wystąpienia przed tak szacownym gronem. Jeszcze skoro zrobiliśmy sobie taki mały przegląd literatury poświęconej Porozumieniu Centrum, warto dodać, że jeszcze jest jedna książka, Osobista historia PC, autorstwa Andrzeja Janusza, natomiast to też nie jest oczywiście monografia, to nawet nie są klasyczne wspomnienia, to jest zbiór takich artykułów publikowanych przez tego autora, ale warto też o tym pamiętać. Należy się jeszcze Państwu jedno wyjaśnienie, bo wiem, że na zaproszeniach było podane nazwisko profesora Wojciecha Polaka. Miał uczestniczyć w naszym spotkaniu, to jest właśnie opiekun naukowy moich badań nad Porozumieniem Centrum. Bardzo chciał uczestniczyć w tym spotkaniu, tym bardziej, że sam był członkiem, założycielem Porozumienia Centrum, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest takim typem naukowca zaangażowanego w działalność publiczną. Reprezentuje oczywiście ten typ wrażliwości politycznej, który, jak myślę, tutaj większość z Państwa też wyznaje. No, natomiast jest wykładowcą akademickim, zatrzymały go obowiązki, prosił, żeby przeprosić. Dokładnie dzisiaj, chyba nawet w tym terminie, w tym czasie ma egzamin ze studentami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Temat mojego wystąpienia to, tak jak widać na prezentacji, od oszołomów do zakonu PC, wizerunek medialny Porozumienia Centrum, czyli to będzie tylko mały wycinek tego tematu. Od razu zastrzegę, że nie będzie to klasyczny wykład, to będzie bardziej właśnie prezentacja, referat, będę się
posiłkował tymi materiałami. Nie mam takich zdolności prezentacyjnych jak prezydent Andrzej Duda, to pierwsza przyczyna. Druga jest taka, że mamy rozmawiać o języku. No, skoro rozmawiamy o języku, to musimy być precyzyjni, więc cytaty chciałbym Państwu prezentować dość wiernie, a nie przytaczać z pamięci. Też przyznam się szczerze, że tutaj wspólnie z doktorem Stańczakiem planowaliśmy nasze wystąpienie, moje wystąpienie tutaj w Instytucie miesiąc wcześniej, w połowie maja. Dlaczego? Właśnie dlatego, co Państwo widzą na ekranie, że 12 maja minęła dokładnie 25. rocznica powstania Porozumienia Centrum. Może jeszcze nie powstania, bo partia formalnie została zarejestrowana bodajże rok później, ale ogłoszenia bardzo ważnego dokumentu, deklaracji Porozumienia Centrum podpisanej przez kilkanaście stowarzyszeń i ugrupowań, głównie właśnie o profilu chrześcijańsko-demokratycznym i ludowym. I w mojej ocenie jest to jedna z najważniejszych dat w historii III Rzeczypospolitej. Oczywiście mam świadomość, że ona jest kompletnie jakby nieznana i kompletnie nieobecna w świadomości publicznej. Dlaczego? Dlatego, że wówczas można mówić o początkach środowiska politycznego, które chyba jako jedyne w historii III RP miało możliwości, miało zasoby, miało program i miało determinację, aby zmienić kształt czy kierunek transformacji w Polsce. Takim punktem teoretycznym do naszej dyskusji będzie teza o mediatyzacji polityki i rosnącej roli tej mediatyzacji. Myślę, że jest to na tyle oczywiste, widzimy to na naszych oczach. Ostatnia kampania prezydencka też jest tego przykładem, że nie ma jakby sensu tego dłużej wyjaśniać. Część badaczy mówi wręcz, że żyjemy w przeciągu mediokracji, czyli w takim wariancie demokracji liberalnej, w którym następuje zachwianie tego klasycznego trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą i rośnie rola mediów, które z pozycji czwartej władzy stają się wręcz pierwszą władzą. Nauki polityczne są przygotowane na taką sytuację, dlatego że media zaliczają do tak zwanych elit symbolicznych, elit opiniotwórczych, a te z kolei są zaliczane do roli aktorów politycznych. I historia najnowsza, drugą taką tezą, która będzie punktem wyjścia do naszej dyskusji, którą zapożyczyłem od doktora habilitowanego Wojciecha Bucknera z Krakowa, jest teza o tym, że istotą demokracji masowej jest emocjonalna anarchia demokratycznych podziałów. Przekładając na taki najprostszy język, oznacza to, że za sprawą mediów język debaty publicznej coraz mniej dotyczy takich zasadniczych kwestii, tego, czym się powinna zajmować polityka, czyli rozsądnej troski o dobro wspólne, a coraz bardziej dotyczy, te podziały są takie płytkie, właśnie medialne, emocjonalne, powierzchowne. I jak się możemy domyślić, najnowsza historia Polski dostarcza wielu przykładów na potwierdzenie tej tezy, że media wychodzą ze swojej roli bezstronnych obserwatorów wydarzeń i stają się uczestnikami gry politycznej, wchodzą w rolę aktorów politycznych. Najlepszy przykład to przemysł pogardy wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czyli to, co tak bardzo dobrze skatalogował i zaprezentował redaktor Sławomir Kmiecik. To było oczywiście zjawisko wyjątkowe, jeśli chodzi o przykład medialnych manipulacji, ze względu na swoją skalę, na swój zakres wykraczający poza granice Polski, a także na przedmiot, którym był prezydent i urząd prezydenta. I tutaj bardzo dobrze redaktor Kmiecik to określił w podtytule pierwszego tomu swojej książki, że przemysł pogardy to było niszczenie wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli to nie było tworzenie negatywnego wizerunku czy zwalczanie pozytywnego, tylko po prostu niszczenie wizerunku prezydenta, a co za tym idzie niszczenie wizerunku urzędu, który w tym czasie pełnił. Mniej więcej to samo zjawisko, chociaż nie do końca, bo wydaje mi się, że antykaszyzm jest czymś szerszym niż przemysł pogardy, przedstawił profesor Ryszard Legutko. I on nazwał to zjawisko najbardziej odmóżdżającą postawą polityczną ostatnich dwóch dekad w Polsce. Tutaj już przechodzimy bezpośrednio do tematu mojego wystąpienia, dlatego że zwracam uwagę na tą cezurę. Ostatnie dwie dekady, czyli cofamy się do lat 90. do okresu działalności Porozumienia Centrum i tym tropem będziemy podążali. Ja w swoich badaniach, które tutaj wyniki prezentuję, oparłem się na takim studium przypadku dwóch tytułów, Gazety Wyborczej i Polityki. Myślę, że to jest jak najbardziej zrozumiałe i oczywiste, ale pokrótce wyjaśnię.
Przede wszystkim są to tytuły, które są w perspektywie 25-lecia czy 26-lecia już bezsprzecznymi liderami w swoich segmentach. Czyli Gazeta Wyborcza jest liderem dzienników ogólnopolskich, Tygodnik Polityka jest liderem tygodników społeczno-politycznych, tygodników opinii. Jak to z reguły bywa na rynku medialnym, to co jest prezentowane w tak zwanym głównym nurcie, mainstreamie, jest powielane, jest multiplikowane później w kolejnych mediach, w mediach regionalnych, audiowizualnych, elektronicznych. I ta zasada multiplikacji opinii na temat Porozumienia Centrum prezentowanych na łamach Gazety Wyborczej i Polityki, ta zasada dotknęła również Porozumienie Centrum, co przyczyniło się walnie do powstania takiej czarnej legendy tej partii w dużej części opinii publicznej. Gazetę Wyborczą i Politykę można uznać także za reprezentatywne dla polskiego rynku medialnego w ostatnim 25-leciu, dlatego że zachowały one w tym czasie jednolitą linię redakcyjną. To wynikało z tego, że przez te 25 lat nie zmienił się właściwie trzon zespołów redakcyjnych oraz zespołów właścicielskich, jeśli można tak powiedzieć, tych tytułów. No i chyba najważniejszy powód, czyli że Gazeta Wyborcza i Polityka są emanacją medialną środowisk politycznych tworzących rdzeń polskiej transformacji. To myślę też jest oczywiste, że Gazeta Wyborcza jest emanacją głównego nurtu tak zwanej umiarkowanej części dawnej opozycji demokratycznej, czyli lewicy laickiej, lewicy korowskiej. Tygodnik Polityka jest emanacją znowu tak zwanej reformatorskiej czy umiarkowanej części przedstawicieli dawnego obozu komunistycznego. No jak się domyślamy, tutaj musiało nastąpić swoiste zderzenie czołowe w obszarze mediów i polityki z Porozumieniem Centrum, którego wyróżnikiem programowym był antykomunizm. Teraz lepiej? Czyli był wyróżnikiem programowym Porozumienia Centrum był antykomunizm, dekomunizacja, lustracja, zaprzestanie procesów uwłaszczenia nomenklatury, generalnie przerwanie tych wszystkich zakulisowych więzów, które wynieśliśmy z okresu PRL. Przechodząc do pierwszego z tych tytułów, Gazety Wyborczej, to była ona tubą propagandową lewicy laickiej. To przyznają nawet badacze przychylni temu środowisku. Czytałem monografię ROA, czytałem monografię Unii Demokratycznej, tam jest wprost przyznane, że Gazeta Wyborcza jakby no nie kryła się, prawda, ze swoimi poglądami i wprost wspierała jedno środowisko polityczne. A skoro była tubą propagandową lewicy laickiej, no to naturalne jest, że głównym przeciwnikiem była formacja prawicy. Stąd Gazeta Wyborcza zwalczała nacjonalizm, faszyzm, katolicyzm, zwłaszcza ten integralny. Tutaj jakby celowo dałem te pojęcia czy te terminy w cudzysłowiu, dlatego że oczywiście, jak wiemy z praktyki, Gazeta Wyborcza doszukiwała się tych właśnie przejawów, tych terminów, tych pojęć, nie tylko tam, gdzie one rzeczywiście występowały, ale też wtedy, kiedy było i to wygodne, kiedy chciała po prostu, mówiąc kolokwialnie, przywalić politycznym przeciwnikom. I z tej perspektywy głównym przeciwnikiem ideowym Gazety Wyborczej było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Porozumienie Centrum było traktowane jako przeciwnik polityczny właśnie z uwagi na ten antykomunizm. Czyli można powiedzieć, że jakby Gazeta Wyborcza nie obawiała się tutaj Jarosława Kaczyńskiego jako twórcy i prezesa Porozumienia Centrum i całej formacji jako prawicy, tylko obawiała się koncepcji politycznej, którą ta formacja prezentowała i która była przeciwna koncepcji kolejnych środowisk politycznych, które Gazeta Wyborcza wspierała. Czyli dopiero to był ROAD, Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna, później Unia Demokratyczna, Unia Wolności, które jak wiemy forsowały no to historyczne porozumienie. Antykomunizm, tak mówiąc najogólniej i w największym skrócie, Porozumienia Centrum dążył do delegitymizacji tych partnerów postkomunistycznych historycznego porozumienia promowanego przez Gazetę Wyborczą. Z tego punktu widzenia stanowił zagrożenie. Był też powód personalny negatywnego wizerunku Porozumienia Centrum na łamach Gazety Wyborczej, przynajmniej tak to oceniam, to była osoba prezesa PC Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj uważam, że dużą traumą w środowisku Gazety Wyborczej, w środowisku ROAD, później Unii Demokratycznej, odbił się rok 89 i dwie sytuacje, które w mojej ocenie zostały odebrane przez to środowisko jako upokorzenie ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze to jest lato, kiedy Jarosław Kaczyński wspólnie z Lechem Kaczyńskim buduje koalicję OKP ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym.
w wyniku czego powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jak wiemy, to blokuje tą forsowaną wcześniej przez Adama Michnikę koalicję OKP z tą właśnie reformatorską, czy tak zwaną reformatorską częścią PZPR z premierem Bronisławem Geremkiem. I drugi moment, który stanowi takie upokorzenie i który wydaje mi się został zapamiętany przez środowisko Gazety Wyborczej, to moment, w którym Jarosław Kaczyński obejmuje stanowisko redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Zamiast namaszczonego, można powiedzieć, na to stanowisko przez odchodzącego Tadeusza Mazowieckiego, Jana Dworaka. I oczywiście, jeśli mówimy o Gazecie Wyborczej, analizujemy najważniejsze teksty na temat porozumienia Centrum, trudno nie zacząć od Adama Michnika. Tutaj mam takie fragmenty, które towarzyszyły opisowi porozumienia Centrum przez Adama Michnika w 1990 roku. W takim pierwszym tekście, kiedy powstał ROAT i Adam Michnik wskazywał na różnicę między tymi dwoma głównymi formacjami obozu postsolidarnościowego, co moim zdaniem na marginesie wskazuje, że to środowisko Unii Demokratycznej było zawsze o krok za Jarosławem Kaczyńskim, zawsze o krok za porozumieniem Centrum, tak? Że oni działali reaktywnie, czyli nie posiadali inicjatywy, tylko odpowiadali właśnie na kolejne kroki porozumienia Centrum. Tutaj już widzimy, prawda, zapowiedź tego, co się miało dziać, rozbijanie Solidarności, pogarda dla instytucji demokratycznych, koniunkturalizm, instrumentalny stosunek do Kościoła katolickiego, ruch nienawiści, odwetu i zemsty. Warto też przytoczyć sytuację z roku 1991, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Adam Michnik na łamach Gazety Wyborczej wprost zadeklarował, że będzie głosował na Unię Demokratyczną. Oczywiście jakby w warstwie demokratycznej nie było w tym żadnego zaskoczenia. Był jednym z założycieli ROAT, był zanurzony w tym środowisku, więc to było jasne. Natomiast dziwić może to, że jakby nie krył się tym, tak, że tak wprost nie był powściągliwy w tym. Bo trzeba pamiętać, że w ustroju demokratycznym świętością każdej gazety, każdego dziennikarza jest niezależność. Nawet jeśli o tej niezależności jest trudno, to widzę, że pan Józef Orzeł się zdziwił na to zdanie, ale prawda, przynajmniej próbujemy ukryć pozory. Natomiast tutaj Adam Michnik tych pozorów nie chciał ukryć, czyli jakby świadomie abdykował z tej świętości dziennikarskiej. No coś go musiało do niego skłonić, coś musiało być dla niego tak ważne, wywołać w nim tak bardzo duże negatywne emocje, że tak postąpił i to właśnie była ta próba zatrzymania porozumienia Centrum. Oczywiście te emocje Gazety Wyborczej wobec porozumienia Centrum narastały, to zwłaszcza rok 92 po próbie przeprowadzenia lustracji. Padają takie słowa, czy zostały napisane takie słowa przez Adama Michnika dotyczące PC, brutalizacja języka sporów, prymitywizacja argumentów, znikczemnienie chwytów, kubły pomyj. Co ciekawe, PC nie zniknęło z łamów Gazety Wyborczej nawet po roku 93, kiedy wydawać by się mogło, że zeszło z tego z głównej sceny politycznej, prawda, przeszło do opozycji pozaparlamentarnej i już tyle uwagi nie trzeba by poświęcać, jednak widać, że środowisko Gazety Wyborczej cały czas widziało w PC swojego głównego przeciwnika. W roku 94 Adam Michnik pisał o PC, że reprezentowało nurt robotniczo-populistyczny. Przyspieszenie i odwet nie są żadnym projektem politycznym. Po pewnym czasie ujawniają swoją awanturniczą i oszukańczą naturę. Jak się można domyślać, ten ton i tą retorykę sugerującą jakieś wielkie zagrożenie dla systemu demokratycznego ze strony PC podjęli inni publicyści i dziennikarze Gazety Wyborczej. Tu jest zbiór cytatów, naprawdę mały wycinek tego, co jest w moich zbiorach, ale już nie chciałem, żeby ta prezentacja była bardzo długa. Pierwszy harcownik sceny politycznej to oczywiście Jarosław Kaczyński, bodajże Artur Domosławski i Wojciech Załuska. Oczywiście Partia Niepokoju, PC nie mając niczego do zaoferowania, jeśli chodzi o chleb, jest za to hojny w sprawie igrzysk, to był oczywiście komentarz do dekomunizacji ilustracji. I bardzo ciekawy przykład manipulacji medialnej, rok 91 też przed wyborami parlamentarnymi, pojawia się to słynne sformułowanie oszołomy, które Gazeta Wyborcza próbowała przykleić do Jarosława i Lecha Kaczyńskich oraz do całego porozumienia Centrum, później także do Jana Olszewskiego, do ROP-u, do wszystkich środowisk patriotycznych, niepodległościowych. Dlaczego mówię, że to jest przykład manipulacji? Dlatego, że ten termin po raz pierwszy nie pojawił się jakby autorsko w żadnym tekście żadnego dziennikarza Gazety Wyborczej, tylko został przywołany jako wyniki sondażu opublikowanego, przeprowadzonego na zlecenie Gazety Wyborczej. Czyli Gazeta Wyborcza zleciła sondaż, prawda, z takim pytaniem
można powiedzieć, tendencyjnym, kogo uważasz za oszołoma w polskiej polityce. Pewnie, no nie widziałem, ale domyślam się, że pewnie nie było to pytanie otwarte, tylko była pewna ograniczona lista nazwisk. No jak się może domyślać, pierwsze dwa miejsca zajęli Jarosław i Lech Kaczyńscy. I w ten sposób jakby Gazeta Wyborcza była usprawiedliwiona, wprowadziła do swojego obiegu na swoje łamy, prawda, pozornie obiektywny termin, bo przecież to nie żaden dziennikarz się przyczepił, tylko tak wykazały badania opinii społecznej i później ten termin był już przywoływany wielokrotnie i żył swoim życiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przechodzimy do drugiego tytułu, Tygodnik Polityka. To mnie powiem szczerze zdziwiło, kiedy prowadziłem analizę tych dwóch tytułów właśnie pod kątem opisywania porozumienia centrum. Znacznie niższa temperatura tekstów. Oczywiście Tygodnik Polityka zwalczał prawicę, ale głównie inne partie. Do porozumienia centrum podchodził neutralnie, a momentami nawet powiedziałbym przychylnie. Po części być może był to wynik wyższych standardów medialnych, które wydaje mi się jednak Polityka do dzisiaj prezentuje troszkę wyższe niż Gazeta Wyborcza. Czyli na przykład jeśli już zdarzały się jakieś bardzo może nie, ale krytyczne teksty na temat porozumienia centrum, to w jednym z kolejnych numerów redakcja dawała możliwość odpowiedzi. I pamiętam takie wywiady, czy to z Jarosławem Kaczyńskim, czy ze Sławomirem Siwkiem, czy z Andrzejem Urbańskim, w których ci politycy mieli możliwość na łamach polityki polemiki właśnie z tymi tekstami publicystów. Oczywiście to nie dotyczyło tylko PC, tylko również innych partii. Jeśli było jakiś artykuł o ZKN-ie, to politycy ZKN-u mogli się wypowiedzieć. Ja sobie tak to jakby roboczo określiłem, że Polityka zachowywała się jak taki świadek kłótni w rodzinie postsolidarnościowej, czy świadek kłótni w bloku sąsiadów. Czyli przygląda się, prawda, wie co się dzieje, ale się nie, ma swoje zdanie, ale do pewnego momentu się nie angażuje. Natomiast no, to, co się działo między PC i ROAT i co znalazło swoje odzwierciedlenie na łamach Gazety Wyborczej, no to była taka klasyczna kłótnia w rodzinie, a te, jak wiadomo, są najgłośniejsze. Też wydaje mi się, że tutaj dużą roztropność wykazali redaktorzy Polityki. Tak mi się wydaje, że jakby zrozumieli taką konieczność dziejową, tak? Że oni jednak w roku 1989 ich formacja w pewien sposób przegrała, przynajmniej nominalnie, formalnie. Musi odczekać, poczekać aż troszkę porządzą politycy postsolidarnościowi, w związku z tym bez emocji, spokojnie czekając na swoją kolej, przyglądali się temu, co się działo. I tutaj mam przykłady właśnie tego umiarkowanego tonu na temat PC na łamach Polityki. W pierwszych dwóch latach, 1997, to jest ważne. Absolutnie nie tak jak Gazeta Wyborcza, nie zaliczano porozumienia centrum do skrajnej prawicy, do partii radykalnych. Marian Turski, rok 91. Czołowi działacze PC nie zapisali się do tej pory jako ekstremiści, nacjonaliści, szowiniści i prezentowali program o wiele bardziej racjonalistyczny niż hałaśliwe grupki skrajnej prawicy polskiej. Tam oczywiście były winione ZHN, KPN i tak dalej. Kolejny przykład. W takim opisie polskiej sceny politycznej, gdzie jakby to było w formie takiej ankiety, określano profil każdej partii, porozumienie centrum z lekkim odchyleniem na prawo. Tak? No to naprawdę w Gazecie Wyborczej takiego opisu na pewno byśmy nie znaleźli. Powstanie PC określano jako naturalne wytworzenie siły po drugiej stronie konfliktu w obozie Solidarności. Nawet padło takie hasło, że jest to partia zwykłych Polaków. Proszę zauważyć, przed chwilą usłyszeliśmy to samo z Jarosława Kaczyńskiego na tej kronice filmowej z pierwszego kongresu PC. Także to bardzo, prawda, bardzo symboliczne. Sam bym się szczerze nie spodziewał, że to padnie na łamach Polityki. Szansa na stateczną prawicę. Kolejny przykład, podczas gdy program przyspieszenia był zdecydowanie krytykowany na łamach Gazety Wyborczej, na łamach Polityki podchodzono do niego ambiwalentnie. Jan Bijak, to był wówczas redaktor naczelny, przyspieszenie, do którego wszyscy dziś nawołują, nie jest cnotą samą w sobie. W jednym miejscu trzeba przyspieszyć, ale w innym raczej zwolnić. Czyli też takie dosyć umiarkowana krytyka, albo po prostu umiarkowane stanowisko. Ale to się zmieniło po roku 92, tak jakby wahadło, zero-jedynkowo. Nawet wcześniej, już pod koniec roku 91, kiedy Porozumienie Centrum utworzyło koalicję rządową i nominowało premiera Jana Olszewskiego. Ten ton się radykalnie zmienił. Tak mi się wydaje, że Polityka dosyć długo, to o czym mówiłem, przyglądała się biernie Porozumieniu Centrum, dlatego że uważała, że sytuacja na scenie politycznej jest względnie bezpieczna dla tego środowiska. Czyli owszem, rządzi obóz postsolidarnościowy, ale on jest zdominowany przez Unię Demokratyczną, która w jakimś stopniu realizuje i gwarantuje zabezpieczenie interesów środowiska postkomunistycznego. Nawet jeśli są szanse, że ta prawica niepodległościowa, patriotyczna będzie
dopuszczona do władzy, to ona będzie stanowiła tylko przystawkę, tylko uzupełnienie, a zasadnicza linia się nie zmieni. Kiedy się okazało, że PC, rola PC rośnie, konieczna była interwencja, no bo przecież program PC zagrażał również środowisku politycznemu związanemu z polityką, a też zagrażał bezpośrednio redaktorom polityki poprzez ich biografię. To niedawna książka Resortowe Dzieci Media bardzo dokładnie pokazała zarówno w przypadku polityki, jak i Gazety Wyborczej. Przykłady tego zmienionego tomu. Już kiedy ta oś lewica-prawica była nieskuteczna, no bo wówczas trzeba było porozumienie centrum określić jako centrum, nie można było mu przykleić tej łatki skrajności radykalizmu, polityka przygotowała taki duży opis polskiej sceny politycznej, który podzieliła według zupełnie takiego no, nieprecyzyjnego kryterium partii bezpiecznej i niebezpiecznej. Niebezpieczne, nieprzewidywalne dla wyborców. I tam już w tym gronie pojawiło się PC, obok ZHN, KPN i o dziwo PSL. To PSL może dziwić, ale to być może był taki moment. Na tym etapie, tak, tak, tak. Ale widzimy, że wcześniej jednak PC było rozróżniane od ZHN i KPN. W tym momencie już zostało do tego grona niebezpiecznych przeciwników zaliczone. Program dekomunizacji, ilustracji, kiedy wcześniej był oceniany ambiwalentnie, że w niektórych miejscach można przyspieszyć, teraz już jednoznacznie negatywnie. Igrzyska, polowanie na czarownicę. Adam Krzemiński, Wiesław Władyka. No i oczywiście powrót do tego hasła oszołomów, tak? Czyli nawiązanie do tego terminu pozornie obiektywnego. No tutaj takim przykładem naprawdę takich bardzo nieeleganckich, mówiąc łagodnie, ataków na PC i Jarosława Kaczyńskiego personalnie były felietony Ryszarda Marka Grońskiego. Ja tutaj akurat z tych felietonów cytatów nie przygotowałem, bo uważam, że to byłaby taka niezasłużona nobilitacja tej wątpliwej jakości satyry. Ale trudno też przypuszczać, tam oczywiście były nawiązania złośliwe do Jarosława Kaczyńskiego i jego kota. Jarosław Kaczyński występował jako Jarosław K., to nawet w formie felietonu, który wiadomo no, jest taką luźniejszą formą wypowiedzi dziennikarskiej, moim zdaniem, dlaczego dziennikarza jest nieuprawnione. Jeśli zakładamy, a musimy tak założyć, że było to akceptowane i zdobywało się za zgodą i wiedzą redakcji, musimy uznać, że była to świadoma strategia wyśmiania, dehumanizacji przeciwnika politycznego. To jest bardzo silnie zakorzenione kulturowo, pojawia się w różnych kulturach, w różnych epokach, prawda? Wystarczy kogoś stygmatyzować, że jest inny, jest obcy i już nie musimy z nim polemizować merytorycznie, bo tak, no bo nie musimy po prostu z nim polemizować. Czterech jeźdźców apokalipsy to była karykatura. Po premierze książki Lewy Czerwcowy zrecenzowała ją Janina Paradowska w takim kontekście, że to wypowiadają się osoby, które są zagrożeniem dla polskiej demokracji. I właśnie była karykatura Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, Jana Parysa i Adama Glapińskiego, czyli właśnie bohaterów Lewego Czerwcowego. Kolejne przykłady negatywnego wizerunku Porozumienia Centrum. Hasło przyspieszenia wyrządziło wielkie szkody. Mariusz Janicki zaliczył na koniec kadencji Jarosława Kaczyńskiego jako jeden z 8 personalnych minusów Sejmu pierwszej kadencji. I tak jak mówiłem, że jest ta różnica pomiędzy Gazetą Wyborczą i polityką, to Gazeta Wyborcza jakby utrzymała swoje zainteresowanie Porozumieniem Centrum na tym samym poziomie. Nawet kiedy przez te 4 lata partia pozostała w opozycji pozaparlamentarnej i wydawałoby się, że skoro nie jest obecna jakby na pełnych prawach w debacie publicznej, to już nie musimy jej tyle czasu poświęcać, to Gazeta Wyborcza jakby cały czas to zainteresowanie utrzymywała. Na łamach polityki zainteresowanie Porozumieniem Centrum znacznie spadło, aż do roku 2001, kiedy na fali popularności Lecha Kaczyńskiego no, zaczęło być jasne, że powstanie kolejna siła budowana przez to środowisko i wówczas rozpoczęła się transmisja czarnej legendy Porozumienia Centrum na Prawo i Sprawiedliwość. Relacja z pierwszego kongresu Prawa i Sprawiedliwości, taka dosyć duża, to akurat można zaliczyć na plus, ale w ramach tej dużej relacji troszkę mniejsza, ale też duża notka poświęcona historii Porozumienia Centrum, czyli już próba przyklejenia tej łatki. Historia opisana dość szczegółowo, z wszystkimi podziałami, oczywiście bez wchodzenia na w szczegóły, jakby kto, jaka była istota tych podziałów, kto był ich ofiarą, kto był ich sprawcą. No i tam znalazły się takie sformułowania. Ugrupowanie zdominowane przez walki personalne, bitwy o stołki, symbol niekończących się właśnie podziałów. Zbyt radykalne i populistyczne jak na ugrupowanie z centrum w nazwie. Ani Porozumienie, ani Centrum. Czyli możemy się wczuć w rolę takich zwykłych czytelników polityki, prawda, którzy chcieli zobaczyć
co ten tygodnik pisze o Nowym Ruchu. Mamy relację z kongresu, po czym taki komentarz, który rzeczywiście musiał nas negatywnie nastroić i spytać się, czy dlaczego tym razem miałoby być inaczej. To może tyle tych przykładów, chociaż mówię, można by naprawdę je mnożyć. Ten wizerunek medialny Porozumienia Centrum w mediach, ja go pokazałem głównie na przykładzie Gazety Wyborczej i Polityki, był rzeczywiście negatywny. To oczywiście musiało nieść swoje konsekwencje. Jarosław Kaczyński jako prezes Porozumienia Centrum był świadomy mechanizmów rządzących światem mediów, światem polityki. Zdawał sobie sprawę, że trudno zbudować skuteczne środowisko polityczne bez jakiegoś oparcia w mediach. Czy to w mediach, które będą wprost wspierały dane ugrupowanie, czy chociażby będą wspierały pewien zbiór idei, które to ugrupowanie reprezentuje. Dlatego między innymi u podstaw powstania Porozumienia Centrum stała publicystyka, tak? Czy łamy tygodnika Solidarność. Ale mając świadomość tego negatywnego wizerunku w mediach mainstreamowych, Jarosław Kaczyński próbował budować dobre relacje z innymi mediami, czy wręcz nawet te media jakoś, no nie wiem, inicjować, współtworzyć. Tutaj możemy podać takie tytuły jak Gazeta Polska, wcześniej Nowy Świat, Nowe Państwo oczywiście, Ekspres Wieczorny. No ale to nie przynosiło do końca rezultatów, dlatego że te tytuły nigdy nie osiągnęły takiej pozycji rynkowej jak Gazeta Wyborcza i Polityka. Dlatego to, co moim zdaniem jest wyróżnikiem pozytywnym Jarosława Kaczyńskiego wśród polskich polityków, to bardzo duże zaangażowanie i bardzo zwrócenie dużej uwagi na rolę bezpośredniej komunikacji z wyborcami. Czyli polityka, można powiedzieć, uliczna, ale w tym dobrym sensie, w tym dobrym rozumieniu tego słowa. Wiece, manifestacje uliczne, bezpośrednie spotkania z wyborcami, częste objazdy kraju, to co do dzisiaj jest wyróżnikiem Jarosława Kaczyńskiego. No i też korzystanie z takiej formy, którą, powiem szczerze, ja jako badacz bardzo lubię, czyli wywiady rzeki. Bo jakoś polscy politycy nie palą się do tego, żeby pisać wspomnienia, żeby pisać biografie. Nawet wywiady rzeki są wyjątkami, a w przypadku Jarosława Kaczyńskiego mamy, jak widać, duży wybór. Czyli lewy czerwcowy, odwrotna strona medalu już tutaj wspomniana, czas na zmiany, to jest akurat okładka drugiego wydania i dosyć duża rozmowa w ramach cyklu Teresy Torańskiej My. Elementem tego negatywnego wizerunku całej partii był negatywny wizerunek twórcy i prezesa, czyli Jarosława Kaczyńskiego. I to też oczywiście sam Jarosław Kaczyński, jak i partia musiała brać pod uwagę w swojej strategii. Stąd, jak mi się wydaje, kilkukrotnie sytuacja, w której Jarosław Kaczyński, no niekwestionowany lider tego środowiska, nie zawsze występował jako twarz kolejnych projektów politycznych. Zawsze był mózgiem, nie zawsze był twarzą. Jan Olszewski, nominacja na premiera, tutaj są wprost relacje Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli dobrze pamiętam, że no, zdawał sobie sprawę, prawda, że jego kandydatura po prostu by nie przeszła, mówiąc kolokwialnie, tak? Zarówno w opinii publicznej, jak i wśród potencjalnych koalicjantów. W pewnym sensie, chociaż to troszkę inne proporcje, również kandydatura Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 1995 roku. I to wszystko moim zdaniem złożyło się na niemożność pozytywnej rekonstrukcji społecznej percepcji Porozumienia Centrum. Oczywiście ten negatywny wizerunek medialny był tylko jednym z elementów. No, bez wątpienia to, że partia była 4 lata w opozycji pozaparlamentarnej, że jej głos nie był tak słyszalny w debacie publicznej, też się przyczynił do tego, że po prostu no, popadała trochę w zapomnienie i w momencie, w którym na fali popularności Lecha Kaczyńskiego można było wrócić do głównego nurtu sceny politycznej, to podjęto decyzję, żeby nie robić tego w oparciu o, chociaż PC wówczas jeszcze istniało, o ten szyld, tylko wprowadzić nowy szyld Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mówiłem o tej transmisji czarnej legendy Porozumienia Centrum na Prawo i Sprawiedliwość. Takim najlepszym przykładem jest zakon Porozumienia Centrum. Jeśli zrobiłem dobry rekondensans i dobry research, to ten termin wprowadził po raz pierwszy Kazimierz Marcinkiewicz w roku 2007, kiedy już jeszcze był w partii, ale już się z nią żegnał i wprowadził to oczywiście w jednoznacznie negatywnym sensie. Ten termin odnosił się oczywiście do polityków takich najbardziej wiernych, najbardziej lojalnych Jarosławowi Kaczyńskiemu, którzy przetrwali z nim te trudne lata 90. Czyli pozornie powinno to być coś pozytywnego. Przecież wiemy, że jednym z zarzutów wobec polityków prawicy polskich ze strony lewicy i centrum jest właśnie to, że tak często zmieniali partie, że było to słynne jednoczenie przez podział. Jeśli widzimy jakieś sylwetki polityków prawicy w mediach, to z reguły na początku są wymieniane te wszystkie partie, w których oni byli.
Więc jeśli są jacyś politycy, którzy mimo trudnej sytuacji pozostali wierni jednemu środowisku, jednej idei, to powinno być to pokazywane jako coś pozytywnego. Tymczasem zakon Porozumienia Centrum zawsze był używany w kontekście negatywnym, jako zamknięcie partii na inne środowiska, jako coś tajemniczego, jako pewne ograniczenie, jako partyjniactwo. Tymczasem mi na przykład słowo zakon kojarzy się pozytywnie, tak? Zakony rycerskie, zakony duchowne, takie wartości jak poświęcenie, lojalność, solidarność, cnota. I tu można mówić o takiej prawidłowości, jeśli ktoś krytykował Porozumienie Centrum, jeżeli jakieś cechy tej partii, tego środowiska uważał za negatywne, na przykład konserwatyzm, rozumiany jako coś wstecznego, niereformowalnego, radykalnego, nieprzystającego do naszych czasów, to jakby zakon Porozumienia Centrum był tą częścią, która te cechy posiadała w największym natężeniu. I z reguły przeciwstawiano zakonowi PC jakieś inne środowisko, inną frakcję PiS-u, rzeczywistą lub wyimaginowaną, nie wiem, frakcję liberalną, frakcję młodych. Tutaj właśnie przykład przyłączenia jakby zakonu PC, czy tej łatki natężenia cech negatywnych Taliban. To jest słowo w sumowaniu użyte przez Agatę Nowakowską, Dominikę Wielewiejską w roku 2010. I krótkie podsumowanie tego mojego wystąpienia. Można powiedzieć, że negatywny wizerunek Porozumienia Centrum jako partii i Jarosława Kaczyńskiego jako osoby to jeden z najtrwalszych mitów w polskiej polityce po roku 89. Z czego on wynikał? Oczywiście nie z obiektywnego opisu rzeczywistości przez media, głównie Gazetę Wyborczą i Politykę, ale z tego, że te tytuły traktowały Porozumienie Centrum jako wroga politycznego w dosłownym sensie tego słowa. To oczywiście bardzo źle świadczy o standardach medialnych. Pokazuje, że polskie media, właśnie te liberalne, lewicowe, głównym ich zadaniem, interesem była obrona własnych interesów personalnych, towarzyskich, środowiskowych, ekonomicznych. I to wynikało z zależności tych mediów od ich politycznych patronów. Czyli tutaj możemy, jeśli mamy powiedzmy obóz ideowy liberalny albo lewicowy, to możemy mówić, że była taka transmisja i taka dwubiegunowa zależność między elitami politycznymi, czyli partiami czy władzą, a wspomnianymi elitami opiniotwórczymi, symbolicznymi, czyli redakcjami. Czy te kampanie medialne były skuteczne czy nieskuteczne? No to można oceniać ambiwalentnie. Z jednej strony moim zdaniem rzeczywiście przyczyniły się do tego, że Porozumienie Centrum jednak zeszło ze sceny politycznej. No Jarosław Kaczyński, co by nie ukrywać, też ma duży elektorat negatywny, chociaż to się chyba powoli zmienia, więc też można mówić o pewnej skuteczności. Z drugiej strony to środowisko, ci politycy są cały czas aktywni, są w głównym nurcie, mają, jak wiemy, bardzo duże szanse na władzę, więc tutaj można powiedzieć, że te medialne kampanie przeciwko aktorom politycznym, tym konkretnym, się nie sprawdziły. Tutaj tak wracając troszkę może na tory naukowe, jest to moim zdaniem pozytywna konstatacja, dlatego że oczywiście mamy do obecnego kształtu demokracji liberalnej, zwłaszcza w Polsce, różne wątpliwości, ale jednak moim zdaniem rządzi w tym systemie demos, tak? Czyli lud. Nim można manipulować, można go oszukiwać, można jakoś starać się nie uwzględniać jego głosu, fałszowanie wyborów, ale jednak jest to punkt odniesienia. Natomiast jeśli przyjmiemy, że żyjemy w przeciągu demokracji, czyli ten podmiot demosu zostaje zastąpiony przez media, to już ustalenie suwerena moim zdaniem nie byłoby takie proste w dzisiejszych czasach transnarodowych korporacji, także w mediach. Może bardziej teraz już takie kolokwialne hasło nie da się. To często słyszymy na prawicy, prawda, że naszym celem jest honorowa porażka, przekroczenie jakiegoś pułapu 30% i tłumaczymy się systemem medialnym, że nie można się przebić przez ten mur, przez ten system. No kampania wyborcza Andrzeja Dudy pokazała, że można i moim zdaniem w takiej długiej perspektywie historia Porozumienia Centrum, to, że jednak no, te idee są wciąż żywe, to środowisko wciąż jest aktywne, też pokazuje, że przy dużej świadomości, przy dużej dyscyplinie, przy dużej pracy, znajomości tych mechanizmów, można ten system medialny przebić. Ale najważniejsza teza, czy hipoteza, którą będę starał się udowodnić w przyszłości, niedalekiej, mam nadzieję, w swoich badaniach, dla mnie jako dla politologa, dotyczy konfliktów politycznych.
III Rzeczypospolitej, bo historię Polski po roku 1989, jak każdą, można opisać przez pryzmat różnych konfliktów politycznych. Jest ten podział postkomunistyczny, oczywisty i moim zdaniem on się sprawdzał, czy był taką dobrym szablonem do opisu rzeczywistości przez pierwsze 10-15 lat III Rzeczypospolitej. Czyli jest postkomunistyczna lewica, po drugiej stronie jest postsolidarnościowa lewica. Drugi konflikt polityczny, który możemy użyć do opisu polskiej rzeczywistości. Polska solidarna, Polska liberalna. To, co Jarosław i Lech Kaczyński w roku 2005 wymyślili. Moim zdaniem to bardzo trafnie do dzisiaj opisuje rzeczywistość. Ale w perspektywie tych, czy w wyniku tych badań, które przeprowadziłem, moim zdaniem najważniejszy podział, który jakby determinuje wciąż całość polityki polskiej po roku 1989, jest to podział właśnie w obozie dawnej pozycji demokratycznej na porozumienie centrum, tak najbardziej ogólnie mówiąc, i środowisko ROAD, Unii Demokratycznej, Unii Wolności, Platformy już troszeczkę w mniejszym sensie. I tutaj właśnie jakby jednym z dowodów, czy jedną z poszlak jest właśnie ta różnica, bo jednak wydaje mi się, że wykazałem pewną różnicę w podejściu i prezentowaniu porozumienia centrum na łamach Gazety Wyborczej i polityki. Tak? Paradoksalnie ten wizerunek był bardziej negatywny na łamach Gazety Wyborczej. I to moim zdaniem jest właśnie dowód na to, na dużą wagę działalności Porozumienia Centrum w polskiej polityce po roku 1989 i ważności tej daty 12 maja 2010 roku. To tyle z mojej strony. Na razie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania i do dyskusji. Dziękuję bardzo, a chciałbym jeszcze raz pokazać tę minutkę z Polskiej Kroniki Filmowej. Zaraz zobaczymy, że pan prezes się w ogóle nie zmienił. Zaraz zobaczymy. Specjalnie wyszperałem w Google'ach, jest ta Polska Kronika Filmowa i jest właśnie o kongresie, pierwszym kongresie Porozumienia Centrum. Proszę bardzo, tutaj kolega zabiera mikrofon. Poplątaliśmy. Masz? Nie, tak. Nie, zaraz zobaczymy, tak. Już prawie to mamy, tak. Kronika Filmowa, PKF. Tak. Jeszcze już zaraz, nie, tym razem pójdzie sprawnie, tak. O. Tak. Wbrew hasłu czas na zmiany, pan prezes się w ogóle nie zmienił, zaraz zobaczymy. I obecni też niewiele się zmienili. Proszę bardzo. Po raz pierwszy na żółto w kolorze Hadecji. Pierwszy kongres Porozumienia Centrum. Zaczynaliśmy jako spotkanie nurtu solidarnościowego, nurtu Hadecji. Liberalnego, ludowego. Zaczynaliśmy wobec tego od formuły, która była największym wspólnym mianownikiem. I tą formułą była centrowość. Polska po prostu potrzebuje silnej kadencji. Polska potrzebuje partii zwykłych Polaków. Polaków, którzy chcą żyć w harmonijnej współpracy w grup społecznych, którzy chcą żyć w społeczeństwie ludzi wolnych, ale jednocześnie ludzi solidarnych. Droga ku demokracji, droga ku gospodarce rynkowej nie ma w Polsce alternatywy. Polska na tą drogę wkroczyła i nie może do niej zejść. Porozumienie Centrum tą drogę, ten wybór naszego narodu całkowicie podziela i całkowicie popiera. Porozumienie Centrum zdobyło sobie wielu zwolenników, działaczy, członków, ale zdobyło sobie także i wrogów. Dążą oni do rozbicia naszego ugrupowania. Są takie regiony Polski, gdzie panuje zastraszenie, a źródłem tego strachu jest właśnie stary postkomunistyczny system, ciągle jeszcze trwający. Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami dokończenia polskiej rewolucji. Przyjęto uchwałę o konieczności opracowania ustawy
dekomunizującej państwo, co chadecy wniosą pod obrady już nowego Sejmu. Wniosek Janusza Andruszkiewicza, aby na 10 lat pozbawić byłych PZPR-owców możliwości pełnienia funkcji państwowych, wywołał wiele ostrych reakcji społecznych. Kongres wyłonił Naczelną Radę Polityczną i wybrał przewodniczącego Porozumienia. Chadecja jest silną partią od samego początku formalnego istnienia. Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów. Janusz Andruszkiewicz 40, Jarosław Kaczyński 368. Prezesem Porozumienia Centrum został wybrany Jarosław Kaczyński. Porozumienie Centrum tworzyła grupa działaczy. I bardzo bym chciał, aby ta grupa mogła tworzyć Porozumienie Centrum w następnym okresie. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz proszę o to, żeby państwo pamiętali o moich przyjaciołach, o naszych kolegach, którzy z niczego doprowadzili do powstania tej partii. Proszę państwa, przystępujemy do dyskusji. Ja będę napisywał nazwiska uczestników. Bardzo proszę nie wstydzić się i przedstawiać. Dobrze, głośno wyraźnie, żebym ja mógł zapisać. No bo my pracujemy tutaj w trybie seminaryjnym. Oczywiście przypominam, że założycielem naszych seminariów był kolega dr Witek Kalinowski, tak? I to on wymyślił taką formułę i my się jej trzymamy. Bardzo proszę, kto pierwszy chciałby zabrać głos? Cisza. Tak? Bardzo proszę, pan Bogdan Urbańkowski. Bardzo proszę, kto drugi? Proszę się nie bać. Bardzo proszę. Pozwolę Państwu, że bez tytułu będę. Jeden, dwa. Kto trzeci? Elżbieta Królikowska. Bardzo proszę. Elvis. I ja po Elżbiecie. A ja po Krzysztofie. I pan. Woli, woli. Ja bardzo chętnie, ale po prezesie. Haha, nie, prezes finał. To się absolutnie nie nazywa asekuranstwo, nie wiem co, prawda? Się nazywa co? Prezesa nie, w życiu, prawda? Ostatnie słowo. Każdego bym podejrzewał, tylko nie wiem. Dobra, 4, 5, prawda? Numer 5. Kto mówił? Mogę być ja. Stefan Śluskowski. Jeżeli to nie za wcześnie w tym gremium. Przed prezesem. Numer 6. Pani profesor Anna Segiełła. Numer 7. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Pani profesor. Tak. Wojtek, czy nie będzie prościej na żywioł i 8? Nie. Wojciech Stawiński. Ale każdy ma szansę przemyśleć jeszcze to, co powie, prawda? Dziewięć, bardzo proszę. Wpisz mnie ze znakiem na tym. Józef Orzeł, dobrze. Dobrze, bardzo proszę, to numer 9, proszę bardzo. Numer 10, proszę Państwa. Tak, ale 10, do 10 dojeżdżę. Ktoś jeszcze? A, bardzo proszę. Proszę nie za mnie. I ludzie nie zgadza się sam. Panie. I to zostawiamy wolne miejsce. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pan Bogdan Urbańkowski, proszę bardzo.
Chcesz mikrofon? Proszę bardzo. Nikt nie, 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 to tak dudni łeb. Bo dudni, bo za blisko... Za blisko łóżka. Tak, 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 ale każdy... Małe pomieszczenie. Pan reżyser mówi, że ma być bez... Proszę Państwa, jak wszyscy Państwo mówią, to nic kamera nie rozumie. To po co nagrywać? Wolno, że już. Mam tego rodzaju problem. Otóż to, co się stało po roku 89, owa walka ideologiczna, jest porównywalne do jakiejś strasznej bijatyki w muzeum, bo okazuje się, że ci, którzy ze sobą walczą, no muszą mieć jakieś narzędzia. Tych narzędzi nagle nie wymyślili. Tutaj akcja zaczyna się w roku 1990, ale wiadomo, że przecież ci ludzie nie urodzili się wtedy i nie urodzili się wyposażeni, tak jak u Platona, w te wszystkie wrodzone idee. Musieli je skądś wziąć. Stąd pierwszy problem i zarazem pytanie, bo część tej ideologii jest wzięta z II Rzeczypospolitej oczywiście, łącznie z chadecką, ale część tej ideologii była dziedziczona i przechowywana w różnych miejscach po prawej stronie politycznej bariery, mianowicie w kościele, w paksie, w stowarzyszeniach chrześcijańskich typu Znak Dzieci. I teraz interesuje mnie, na ile problemy i wartości zarazem zostały odziedziczone, wzięte, zwłaszcza tutaj mam na myśli Pax, który był jakby największym przytuliskiem i najbardziej też ideowo rozległym od Armii Krajowej, jakichś nawet oddziałów takich postsocjalistycznych zabłąkanych w Powstaniu Warszawskim, po NSZ i oddziały prawicowe. Zwłaszcza, że tam jest język, a tym samym system wartości rycerskich, bo są to formacje wojskowe, więc na ile te wartości rycerskie też tędy ewentualnie wędrowały. Druga sprawa to sprawa lewicy. No tutaj oczywiście była ta oficjalna lewica i potem mamy pewnego rodzaju paradoks. Otóż to, co uchodzi za lewicę, w gruncie rzeczy są to odpady z aparatu władzy, bo są to kolejne secesje, ludzie wyrzuceni bądź zbuntowani przeciwko PZPR-owi. Wiemy, że PZPR był początkowo przynajmniej, to była maskirowka, jak wówczas mówiono, także złożony z PPS-u. Czy w tej ideologii, która się wtedy po 90 roku ujawnia, widać podział na te dwa rodzaje języka, PPS-owski, więc bardziej zorientowany niepodległościowo, i PPR-owski, post-KPP-owski, a tym samym bardziej internacjonalistyczny z wszystkim tym, co to niosło, i na ile to jest potem dziedziczone we frazeologii KOR-u, zarazem na ile stanowi bazę wyjściową do zaatakowania formacji, no, która przez ten okres czasu przejmuje postaci chadecji, Porozumienia Centrum i PiS-u. To by były te dwa pytania. Okay. Może od razu? Może coś się może lepiej. Czy może podbiera się? Bardzo proszę. Następna wypowiedź i pytanie to Sławomir Cęckiewicz, pan profesor, proszę bardzo. Skoro pracujemy w warunkach seminaryjnych, to ja pozwolę sobie siedzieć. Ja mam i uwagę, i pytanie. I całość mojej wypowiedzi dotyczy tego, co kolega nazwał transmisją, można powiedzieć, transmisją tej negatywnej stygmatyzacji z PC, która przeszła z PC na Prawo i Sprawiedliwość. I chciałem zapytać, a jednocześnie podkreślić, że mi tego zabrakło w referacie, mianowicie tego sprzęgnięcia negatywnego wizerunku medialnego, czy to lidera PC, czy w ogóle całej tej formacji Porozumienia Centrum z akcją służb specjalnych Urzędu Ochrony Państwa. Nie ukrywam, że ja tutaj jestem jakby zainspirowany lekturą akt tak zwanej szafy Lesiaka, gdzie to jest po prostu bardzo łatwe do uchwycenia zarówno w tych notatkach funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, którzy piszą o tym, że Porozumienie Centrum jest groźną organizacją, dlatego że ma w jakimś sensie pewien potencjał łączenia środowisk centroprawicowych w
odróżnieniu do innych organizacji, no ale też ze względu na lidera czy liderów partii. I chciałem powiedzieć, że jak się popatrzy, jak ja pamiętam oczywiście, czy to z lektury czasopism z lat 90. czy z naszych wspólnych badań pracy nad pierwszą częścią biografii Lecha Kaczyńskiego, to przynajmniej kilka takich elementów w tej negatywnym wizerunku Porozumienia Centrum i jego liderów się pojawiało, które w moim przekonaniu, i to właśnie z tej szafy Lesiaka wynika, mogą wynikać, czy wynikają wprost z pewnej ingerencji w świat mediów Urzędu Ochrony Państwa. I teraz myślę sobie tak, na pewno to jest lojalka rzekoma Jarosława Kaczyńskiego. No, nośność tej historii jest bardzo duża, skoro urzędująca pani premier Kopacz nawet się jakby do tego odwołała, czy zasugerowała, powiedzmy, no nie, może nie tak ostro, ale jednak to się w jej przemówieniu zupełnie jakby oficjalnym pojawiło i na pewno to było przemówienie, bo pani premier zazwyczaj posługuje się kartką czy jakąś notatką, było to przemyślane i to było przygotowane, ale też tutaj właśnie w twoim wystąpieniu zabrakło tych elementów dotyczących tak zwanej afery Telegrafu, rzekomego udziału ludzi PC w aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. I teraz jak się, wiecie Państwo, popatrzy na akta szafy Lesiaka, to nawet ta argumentacja dotycząca zasadności, na przykład instrukcji 0015, którą Jarosław Kaczyński ujawnił, która wywołała po prostu agresję, tak można powiedzieć, nawet z perspektywy lektury tych akt szafy Lesiaka, agresję w Urzędzie Ochrony Państwa, bo wszystko jakby było nakierowane na analizę, kto przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, na ile została odkryta pewna akcja służb, której oczywiście PC nie było jedynym podmiotem, ale nie ma co ukrywać, że było głównym jakby podmiotem tej operacji służb specjalnych, ale nośność tych argumentów jest tak duża, że w zasadzie no trudno by było powiedzieć, że one się stały nieskuteczne. No na pewno one się stały w jakimś sensie skuteczne, skoro przewijają się w tych dyskusjach publicznych aż do dnia dzisiejszego. Oczywiście można by też dyskutować, dlaczego taka agresja, można powiedzieć nawet czasem furiackie zachowanie. Może jakimś tropem jest też to, że Klub Porozumienia Centrum w czerwcu 92 nie miał w swoich szeregach nikogo z tak zwanej listy Macierewicza. No ale też warto by na przykład prześledzić prasę pod kątem tą, którą ty żeś badał, czyli politykę i głównie pewnie Gazetę Wyborczą, pod kątem tego, na ile na przykład sprawa lojalki, Telegrafu, przecież lojalka oczywiście w tygodniku nie została opublikowana, ale na ile właśnie ta sprawa w sensie wtórnym pojawiała się w Gazecie Wyborczej, bo oczywiście ja doskonale pamiętam na przykład teksty, w których pojawiało się coś, co można by podłączyć jakby pod kwestię lojalki, to znaczy zerowe zasługi Jarosława i Lecha Kaczyńskich w działalności antykomunistycznej przed sierpniem i po sierpniu, prawda? Te takie insynuacje, budowanie takiego wizerunku ludzi, którzy się podłączyli pod antykomunizm po roku 89, do tego ta cała argumentacja antykomuniści 5 minut po i tak dalej, była często stosowana, ale właśnie na ile ta kwestia obok sprawy Telegrafu, FOZ-u, przy jednoczesnym ukrywaniu prawdziwych aktorów tych afer, tak jak FOZ, prawda, aż do końca w zasadzie, do dzisiaj, na ile to się po prostu w tym negatywnym kreowaniu negatywnego wizerunku pojawiało? To tyle, dziękuję. Może pan odpowiedzieć, bo ja Tak, może tak. Możemy pokupić. Nie tak blisko. Dobrze. Tak. Bez mikrofonu. Albo bez. Państwo słyszą tam na końcu, tak? Oczywiście, przecież to jest małe wnętrze. Na początek może taka ogólna uwaga, rzeczywiście... Ja mam ładny głos. Rzeczywiście to... Ale dopiero teraz... Ta prezentacja była może taka ograniczona i monotematyczna, natomiast zrobiłem to z pełną świadomością, dlatego że trzymałem się jakby ram wytyczonych, jak rozumiem, przez cykl seminariów, tak? Język trzeciej RP. Tak. Chciałem skupić się na tych właśnie stricte tych sprawach językowych. A też wydaje mi się, tutaj pierwszy powiem, proszę pozwolić słowo Mirowi Cęckiewiczowi,
na czymś nowym, bo wydaje mi się, że jednak te niuanse językowe, zwłaszcza między polityką a gazetą wyborczą, być może nie są wszystkim znane. Natomiast wydaje mi się, że większość tutaj z nas na hasło Porozumienie Centrum i Inwigilacja od razu każdemu z nas właśnie przypina się lojalka, telegraf, FOS, więc uznałem, żeby to byłoby wracanie do tego, tym bardziej to opisaliśmy właśnie w pierwszym tomie częściowo. Sprawa też Macieja Zaleskiego, prawda, i inne, więc to myślę, że to tak, ale statystyka, myślę, że to byłoby statystyka, wtórne. Statystyka pojawiania się, czy częstotliwość pojawiania się. No być może takie zestawienie, jak analiza statystyczna, ilościowa byłaby zasadna i rzeczywiście mogę to przeprowadzić. Natomiast mówię, no, mając świadomość, przed jaką występuję publicznością, jednak zorientowaną w tych sprawach, no uznałem, że nie będę powtarzał tych haseł, które jakby wszystkim się pierwsze kojarzą. Jest jasne, że inspiracja media, inspiracja ze strony UOP, tych medialnych działań była, nie tylko w przypadku PC, ale też w innych, więc to też oczywiście to zasługuje na nawet może osobny artykuł, osobne opracowanie. Nie wiem, czy to wystarczy, czy... Ja nie jestem promotorem, bo... Może być. Jak będzie Wojtek Pola. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o panu Bogdanowi Urbanowskiemu, Bankowskiemu. Tylko dramaturgię dam. No, z tych samych powodów nie chciałem jakby się zagłębiać dalej, natomiast jest oczywiste, że te różnice i podziały między PC, między RAT, też były po części środowiskowe, wynikały z biografii, tak, na 68. Nie, dziedziczenie języka. Tak. Czy dziedziczenie języka, tutaj nie chciałbym się powiadać, nie wiem, może tutaj pani profesor się do tego odniesie. No też nie wiem, też akurat jeszcze nie mam tak szczegółowo opracowanych biografii członków Porozumienia Centrum, prawda, żeby widzieć jakieś zależności. Też takie pańskie uwagi, pańskie pytanie odebrałem jako pytanie generalnie polski system partyjny po roku 89. On co do zasady nie odtworzył tego systemu partyjnego z drugiej RP, tak? No była próba reaktywowania PPS-u, nie udała się, tak? Więc ta lewica nie powstała. Była próba odtworzenia HDCI, Chrześcijańskiej Stronnictwa Pracy, prawda? Siły Nowickiej. Też tak. W części weszło do Porozumienia Centrum, ale też nie było jakąś znaczącą siłą. A w ogóle HDCI to też taki trochę był moment historii, w którym można powiedzieć HDCI już schodziła ze sceny, tak? Jako taka wielka formacja w Europie Zachodniej. No a w Polsce próbowaliśmy ją przywrócić. I rzeczywiście Porozumienie Centrum samo jakby identyfikowało się jako chrześcijańska demokracja. Klasycznie w politologii, w typologii partii politycznych jest uważana za partię chrześcijańsko-demokratyczną. Ale moim zdaniem jak najważniejsze wyróżniki programowe dotyczyły tego antykomunizmu, tak? Programu przyspieszenia. To może tyle. Później, jeśli będzie trzeba, to doprecyzuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następna jest zapisana pani Elżbieta Królikowska-Ejwis. Bardzo proszę. Proszę Państwa, tu pan profesor Cęckiewicz powiedział właśnie, że zabrakło mu tej afery telegrafu, prawda? I moje pytanie brzmi, czy zamierza pan również uwzględnić tutaj te relacje zagraniczne, to znaczy ostrzał, bo bardzo silny ostrzał Porozumienia Centrum trwał również za granicą, a dam tutaj kilka przykładów. Mianowicie przed wyborami w 1993 roku, proszę Państwa, nałamał Polish Daily, czyli żołnierza polskiego londyńskiego, ukazał się artykuł pani Aliny Grabowskiej zaklinający na wszystko naszych Polonusów, aby nie szli do głosowania. Ja no to napisałam. Dalej, troszkę tak. Dalej, o tak. Tak będzie dobrze? O. Ja po głośnie tutaj. Nie, tu, nie trzeba, nie trzeba. Nie, to nie, to no, dobrze. I będzie dobrze. Ja na to odpowiedziałam artykułem pod tytułem Nawijanie makaronu na uszy, gdzie wyjaśniłam, prawda, te kulisy manipulacji. To była pani Alina Grabowska, próbowała po prostu zmanipulować Polonusów, którzy no, znajdują się z daleka, prawda, znajdowali się od tej sceny politycznej naszej i rzeczywiście nie trudno było ich właśnie no, w jakiś sposób sprowokować do tego, aby nie szli na te wybory. Czyli była debata na ten temat właśnie pani Alina Grabowska, prawda, ja jeszcze ukazało się kilka artykułów. Następna sprawa właśnie. W Londynie przez 4 lata wydawaliśmy społecznie
pismo pod tytułem Nasze porozumienie. Pan premier zna to nasze porozumienie. Ja pozwoliłam sobie przekazać kiedyś kilka numerów. Wychodziło przez 4-5 lat sumptem prywatnym. Pewien polski właśnie biznesmen ufundował nam po prostu to pismo i myśmy to robili właśnie społecznie przez kilka lat. Nazywało się nasze, to był miesięcznik w najlepszym przypadku. Nazywało się to Nasze Porozumienie i to była emanacja programu Porozumienia Centrum. To było przez kilka lat właśnie się ukazywało. Ja przypominam sobie, że w 1993 roku przywiozłam do siedziby Porozumienia Centrum, właśnie, która mieściła się jeszcze wtedy gdzieś niedaleko Bonifacego, o ile dobrze pamiętam, ulicy Świętego Bonifacego, prawda? Przywiozłam wiele numerów właśnie tego naszego porozumienia. No i zrobiłam wtedy dwa wywiady właśnie z panem premierem. Jeden do The Polish Daily właśnie, a drugi do naszego porozumienia. Bardzo symptomatyczne były tytuły tych dwóch wywiadów. Mianowicie jeden z nich właśnie dla Dziennika Polskiego miał tytuł Jak działa próżnia strachu. I pan premier opowiadał wówczas właśnie, w jaki sposób media wpływają właśnie na poziom odwagi czytelników owych właśnie mediów. Jak działa próżnia strachu, w jaki sposób właśnie funkcjonuje ten cały mechanizm, prawda, który manipuluje świadomością ludzi, to nie polityczną, ale też moralną, finansową, prawda, bo tu wiele jest tych warstw właśnie, które jakby składają się na tę naszą decyzję. No i najciekawsze jest to właśnie, proszę Państwa, że właściwie te tezy, które właśnie pan premier wtedy przedstawił w tym wywiadzie, jak działa próżnia strachu, właściwie można użyć ich dzisiaj, ponieważ nic dziwnego, ponieważ motywacje wyborów psychologiczne, polityczne, ekonomiczne właściwie się nie zmieniły. Także ja bym apelowała, aby uwzględnił pan również właśnie ten ostrzał polityczny, prawda, przeciwnika politycznego, również poza Polską, nie tylko w Polsce. Dziękuję. To teraz przydało mi się pan redaktor Krzysztof Wojciechowski. Lenina, czy to dziejować? Jak z tego wyjść? Ja uważam, że 90% winy leży po stronie mediów. I po to, żeby te media spolonizować i żeby się stały normalne, uczciwe, to ja mam dla pana premiera taką propozycję. Bez żadnych pieniędzy niech pan namówi tych swoich ministrów, którzy będą się zajmować telewizją i kinematografią, żeby chcieli mieć paru doradców. Z jakiego powodu? Otóż zacznę od tego, że wychowałem dobrze syna. On jest jednym z współautorów tej oto ciekawego wydawnictwa. Poza tym od 1969 roku właściwie bez przerwy mam kontakty z telewizją i znam ich jak zły szeląg. Mimo, że w 1971 już mi dali złoty ekran. A w kinematografię znam, bo udało mi się nawet dostać tuż za Kieślowskim, a przed Agnieszką Holland srebrne lwy w Gdańsku. Ale możesz nawiązać do tematu. Teraz, tak, teraz konkretnie. Na przykład, jak był ministrem kultury pan skądinąd, przeze mnie bardzo szanowany Kazimierz Michał Ujazdowski, nie wyrzucił na przykład pani Agnieszki Chodorowicz. Powinien wyrzucić. Z kolei Jarosław Sellin na przykład nie chciał mnie słuchać na tym spotkaniu, które organizował z tą wielkiej poczciwości poseł Górski, kiedy wpadł na pomysł budowy miasteczka filmowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Wyobraźcie sobie, że tam ktoś pojedzie, kto do tej pory pracował w PFD albo we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Łodzi. Otóż mogę za darmo doradzać tym ludziom, których pan desygnuje na te stanowiska. Przysięgam, że to się przyda.
Jak mi pan nie wierzy, to jeszcze mogę od Giedroycia, czy tam od Wajdy, od Bryla pokazać recenzję. Oni znają kulturę, że tak powiem, z samej góry. Natomiast żaden z nich nie biegał po telewizyjnych korytarzach nigdy, żeby zatwierdzić scenariusz, żeby skolaudować, żeby zdobyć jakieś środki. Jak się nie zmieni telewizji kinematografii, to będą pluć, będą gnębić, będą wrogami ciągle, bo to są tacy ludzie, ja ich znam wszystkich od lat 40. Niech mi pan wierzy. Dziękuję bardzo. Już przechodzimy do następnej wypowiedzi kolegi Stefana Śluskowskiego, także nasz wolontariusz. Ja bym odłożył ten mikrofon. Nie wiem, czy tak mam stanąć, żeby nie być do nikogo tyłem, ale żeby to nie było w sposób koncentracyjny. Tutaj przyjść, tutaj przyjść. Ale tam. Głos pan nie musi. Mikrofon nie jest potrzebny. No właśnie. Mikrofon nie jest potrzebny. Ale jeszcze sekundę, zanim zacznie, dobrze? Ja tu chciałem jeszcze powiedzieć, że kolega, można? Że kolega Krzysztof Wojciechowski nakręcił spoty wyborcze, już są gotowe i te spoty przekazałem panu premierowi podczas spotkania w Luninie. To nie wiązało się z tym, co ja mówię. Także zobaczymy, może właśnie te spoty wyborcze, które nakręcone są, no nie wiem, w konwencji trochę artystycznej, prawda, bo mają swoją poetykę, może one przełamały pewną taką barierę, dlatego że do tej pory nie mieliśmy szczęścia do spotów wyborczych i do w ogóle polityki informacyjnej. Tak? To tyle. Proszę bardzo, Stefan Śluskowski. Zawsze należałoby chyba, nawet jeżeli to jest, będzie źle odebrane, zrobić jakiś taki rachunek zysków, strat i zaniedbań, bo nawet przy dobrych chęciach to takie, w każdej działalności takie są. Wśród tych czasopism, które wtedy wyszły nawet w epoce PC, właśnie bardzo mi się podobał, ale to była krótka efemeryda, Nowy Świat. Nowy Świat to w tym czasie przełamywał i dalej właściwie był w porównaniu z dzisiejszymi gazetami wydawanymi w dziennikach prawicowych. One dalej by nie dorastały poziomem technicznym tej gazety, to znaczy już samo wybarwienie papieru, staranność składania tej gazety, staranność złożenia, redagowania. Było nawet lepsze od gazety wyborczej, która przecież, co by nie powiedzieć najgorszego, to ona ciągle doskonali ten warsztat. I to jest jednym ze źródeł jej sukces. Z natury. Poza tym odnośnie polityki, ja myślę, że to był taka mądrość etapu, bo za czasów Bijaka bardzo możliwe, że tak należało, ale chyba nastawała era Baczyńskiego, czyli Sroki i wraz z nim wpływy Legii i Gwardii tak zwanej. Więc oni zmienili nastawienie wtedy do... Baczyński zmienił w porozumieniu z nimi nastawienie do porozumienia centrum, co było uzgodnione bezwzględnie z Gazetą Wyborczą. Zresztą coraz więcej przedsięwzięć medialnych typu konkursy, jakieś festiwale, to proszę zauważyć, że coraz więcej mnożyło się tego Polityka, Gazeta Wyborcza, Radio Z. To tak od pewnego momentu to eksplodowało, już od połowy lat 90. Więc to następowały tak zwane uzgodnienia przy tam całej jakiejś, przy zachowaniu jakiejś pozornej różnicy, bo inaczej się zabezpieczyła kapitałowo grupa Agora, a inaczej się zabezpieczyła polityka. Polityka zabezpieczyła się poprzez to, że jest chyba spółdzielnią do dnia dzisiejszego i tutaj przez to jest bardziej niezależna. No i to właściwie tyle.
można było chyba wiele rzeczy więcej zrobić. No, dlaczego wspomniałem o tym Nowym Świecie, bo trawestując słowa Napoleona, ludzie czytają wzrokiem, prawda? Im ktoś sięgnie po gazetę, to ta gazeta musi zachęcać formą. Cześć, się później w niego znajduje. Dziękuję bardzo. Następnie napisana jest do głosu pani profesor Anna Cegiełek. No, może ja później, bo ja o języku. A, właśnie tak. Pani profesor nas słucha, ale jest bardzo tolerancyjna wobec żywej mowy. Tak, tak. Nawet no, właśnie, do tak, Józefa, ale proszę się nie deprymować i mówić po swojemu, pani profesor wszystko przyjmie, a będzie podsumuje od strony językowej, prawda? Od strony języka, prawda? Tak. Wychodzimy od Klemperera, Wiktora Klemperera, wszystko jest językiem. Tak. Wszystko jest językiem. Proszę Państwa, także teraz pani Teresa Bochwic, bardzo proszę. Ja bardzo jestem zadowolona, że młodzi ludzie analizują media z tamtych czasów i porównują to z mediami dzisiejszych czasów i z sytuacją no, bezpośrednio wynikającą polityczną z tego właśnie, co się pisze i o czym się mówi. Tutaj padła taka uwaga, że 90% winy to jest w mediach. Otóż media robią maherzy różni i ci maherzy decydują o tym, co się w mediach pokazuje. Jeżeli chodzi o te dawne lata, to 89 rok, prawda, bardzo trafna tutaj była uwaga, nie wiem, czy to może pan profesor Cęcki mówił, a może pan, przepraszam, już nie pamiętam, że tak szalenie się, tak szalenie dotknięte było środowisko tej lewicy laickiej, tak zwanej, tym, że odebrał Jarosław Kaczyński w pewnym sensie tygodnik Solidarność. Teraz, jeżeli jesteśmy na seminarium naukowym, to chciałabym przypomnieć, że jest jeszcze dodatkowe źródło, partie polityczne w Polsce, Anity Gargas, albo 91, albo 92 rok. I chyba był współautor, chyba Maciej Wojciechowski, tego nie pamiętam. Tam było chyba 300 partii opisanych politycznych. To było dużo wcześniej niż to wydawnictwo, które pan wspomniał. Jeżeli chodzi też o określenia, których pan tutaj sporo przytoczył, ja takie bardzo dobrze zapamiętane określenie poniżające właśnie ta dehumanizacja, prawda, to obrzydliwa napastliwość, że użyję tutaj przymiotnika ostrego. To byli spoceni mężczyźni pędzący do władzy. Pogoni za władzą. Tak. Pogoni za władzą. To po prostu coś niesamowitego, prawda? To było jedno z tych takich przełomowych określeń. To zresztą, o ile pamiętam, Andrzej Celiński chyba powiedział. Teraz spółka Telegraf. Jacek Żakowski, który po, już po przejęciu władzy przez postkomunistów napisał artykuł Coś w Polsce pękło, coś się skończyło o aferach i tą aferą to była afera Telegrafu. Tak jakby nie było afery rublowej, dolarowej, alkoholowej, Bóg wie jeszcze jakich afer, które wtedy zresztą nie wyszły na jaw. To jest bezcenny autor. Wydaje mi się, że warto sięgnąć również do tego autora, bo on bardzo dużo zasług ma w tępieniu i dehumanizowaniu nie tylko porozumienia centrum, ale teraz do dnia dzisiejszego PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, tylko już się przeniósł w inne media, to znaczy głównie to robi w radiu, ale przecież też pisuje w... Ciekawi mnie, że pan porównuje Gazetę Wyborczą i Politykę jako ten łagodniejszy, to łagodniejsze medium. Ja bym sugerowała, żeby zajrzeć do Tygodnika Powszechnego, z którym wielu czytelników, przecież to było pismo prawie że opozycyjne, chociaż cenzurowane, wielka nadzieja i wielki kawał wolnego słowa jeszcze w stanie wojennym. I z tym Tygodnikiem Powszechnym, wskutek jego publikacji, jego dawni czytelnicy żegnali się przynajmniej przez 2 lata, nie wierząc własnym oczom, na co to zeszło, prawda? Na jakie psy i na nieprawdopodobne zupełnie określenia. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że byłam w owym czasie, w 90 roku, mniej więcej w połowie roku w Paryżu,
i tam zauważyłam, stale czytywałam prasę i polską, i francuską, i zauważyłam tam bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie w Polsce coś pisała Gazeta Wyborcza, potem to w formie korespondenta Krzysztof Andrzej Wojciechowski, który nie Krzysztof. Andrzej Wojciechowski, który był, prowadził już wtedy Radio Gazeta, które się zamieniło potem w Radio Z, pisał jako korespondent Liberacją, a potem to, co napisał Wojciechowski, już przetłumaczone z powrotem na polski, rozsiewały takie gazety jak Życie Warszawy Mielczyckiego i wiele innych gazet, także to była po prostu dobrze zorkiestrowana sytuacja. I teraz w Pana podsumowaniu dwa słowa krytyczne, czy jedno może nawet tylko. Ja bym bardzo przestrzegała przed pewnym anachronicznym, znaczy pewnego rodzaju anachronizmem, to znaczy w latach 90. wczesnych nie było czegoś takiego jak Polska Solidarna i Polska Liberalna. I pan tu napisał, że spór się toczy na osi postkomuniści kontra postsolidarnościowcy. Otóż wydaje mi się... Polska Solidarna, Polska Liberalna to już było, mówiłem, 2005 rok. Czyli... Który? 2005, czyli... No właśnie, tak, właśnie, tak, ale tam nie było daty. W tym podsumowaniu zrozumiałam, że ta dzisiejsza, że to dzisiejszy podział. Wydaje mi się, że dzisiaj cała tak zwana lewica, czyli komuna, dołączyła przez ostatnie 15 lat do Michnika, czego najlepszym dowodem jest jednak mimo wszystko afera Rywina, gdzie oni grali cały czas z tyłu, prawda, może nie we wszystkim się dogadali, ale jednak razem grali. I tym przeciwnikiem była właśnie centroprawica, było Prawo i Sprawiedliwość już wówczas istniejące Lech Kaczyński w szczególności. Lech Kaczyński dlatego, że od 2002 roku on był prezydentem Warszawy. Ja w tym czasie robiłam analizę, gdzieś w 2003-2004, robiłam analizę medialnej sylwetki prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego. I z tego właściwie, no może książki nie dałoby się napisać, ale niezły rozdział w pracy o manipulacjach medialnych, robionych też przez macherów, bo tam akurat było wiadomo, kto to robi dokładnie i jak to wszystko jest robione. Chciałabym również przypomnieć niezwykły zupełnie artykuł pani profesor Szonar Biniendy, która napisała chyba tytuł wprost, że tak pisać, żeby zabić, żeby można było zabić. Tam ona robi dużą analizę właśnie tego języka wściekłej nienawiści i dehumanizacji w stosunku zwłaszcza do Lecha Kaczyńskiego, co jak wiemy zakończyło się tym, czym się zakończyło. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani Teresa Bochwic jest autorką takiej książki Trzecia RP w odcinkach, kalendarium wydarzeń styczeń 1989, maj 2004, wydane to przez Arkana w Krakowie 2005 rok. Także mam nadzieję, że pani nie Teresa nie do kupienia, może pani przyniesie, pokaże chociaż jak to wygląda następnym razem. Dobra, że? Tak jest. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. Teraz do głosu jest zapisany pan doktor Wojciech Starzyński. Proszę bardzo. Tak, ja dosłownie króciutko dwa słowa tylko, ponieważ tutaj było mówione o tym, że właściwie wszyscy znają tę historię, czy przynajmniej pamiętają, ale myślę jednak, że pamięć jest troszeczkę ulotna. W związku z powyższym do wykładowcy mam pytanie, że może by pan nam przybliżył i przypomniał kilka tych znaczących ugrupowań czy środowisk politycznych, które współtworzyły Porozumienie Centrum, a właściwie dzięki panu prezesowi zostały zachęcone, żeby połączyć się z tym Porozumieniem Centrum. O to by mi chodziło, jak gdyby to takie mam pytanie. A do pani Teresy Bochwic już troszeczkę to będzie poza naukowym, tym tutaj atmosferą naukową, ale ponieważ przez 40 lat miałem zaszczyt leczyć psy i koty na warszawskim wyborze. Wiem, że tutaj jesteśmy bardziej kociarze w tym środowisku, ale proszę wobec tego nie mówić tak, no tak, proszę wobec tego nie mówić, że coś zeszło na psy, bo ja muszę też robić. Mój pies się gorszył na to, powiedział, że to były bardziej uwagi niż pytania, ale krótko się odniosę.
panie Wyta Kulikowska, ten ostrzał z zagranicy, na przykład i Wielkiej Brytanii. Oczywiście to ma być klasyczna monografia, więc będę starał się odnieść się do każdego aspektu. Tutaj apeluję o przekazanie źródeł, bo tych źródeł zagranicznych to było trudniej jest dotrzeć. Na pewno będę chciał ukazać w kontekście międzynarodowej współpracy porozumienia Centrum z Międzynarodowym Ruchem Chrześcijańsko-Demokratycznym, która notabene była raczej średnio udana, tak bym powiedział. Tutaj było hasło o skolonizowaniu mediów, tak? Chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno Gazeta Wyborcza i Tygodnik Polityka, skoro się przyjmą tych przykładów, które wydałem, to są media polskie. Czyli kolonizacja nie jest jedynym. Ja nie miałem na myśli jakiegoś rasowego podziału, czy mentalnościowego. Niektórzy mówią polskojęzyczne, ale... Tak. To są faceci po prostu obcy, jacy, ja nie wiem, skąd oni się wzięli w ogóle. Z KPP, no. To co mówiła to może nie odnosi się. To co mówiła pani Teresa Wojcik. Ciekawa była to uwaga o tym mechanizmie orkiestry, tak? Czyli że media polskie i zagraniczne wzajemnie się na siebie powołują, prawda? I Gazeta Wyborcza pisze, że na Zachodzie krytykują, prawda, powiedzmy PC, kiedyś teraz PiS. Media zagraniczne podzielają się przez Gazetę Wyborczą i tak w kółko. To jest mechanizm bardzo spotykany w polskich mediach. Jeśli chodzi o konflikty polityczne, mam też pani Teresy, to może już na tym skończę uwagi. Ta ostatnia uwaga, grupowania tworzące porozumienie centrum, co się zmieniało. Na samym początku, kiedy właśnie jeszcze nie była partia, tylko taki właśnie szeroki sojusz, było właśnie chrześcijańsko-demokratyczne Stronnictwo Pracy, było Forum Ludowo-Ojcowiczne, jeśli dobrze pamiętam, było Centrum Demokratyczne z Wrocławia. Było w ogóle takich wiele różnych klubów i środowisk chrześcijańsko-demokratycznych. Była część grupy Wola. Ciekawe, co warto podkreślić, że Porozumienie Centrum nigdy nie startowało jako partia polityczna samodzielnie w wyborach parlamentarnych. W roku 1991 była to koalicja Porozumienie Obywatelskie Centrum, w roku 1993 Zjednoczenie Polskie, więc to też jest ciekawa uwaga. To było wszystko. Dziękuję bardzo. Teraz pan Józef Orzeł. Proszę bardzo, pan doktor Józef Orzeł. Mikrofon może podać. Nie mam słabe tłumaczenie. Świetnie radzi mikrofon. Że się zgadza już sam ze sobą. Jeśli można o tym ostatnim, to bym dodał takie coś, co istniało krótko, ale było niesłychanie silne i pewnie tylko dlatego pan prezes Kaczyński chciał je wziąć. To się nazywało Forum Demokratyczne Mazowsza. I to było połączenie Woli, MRKS-u, kilku innych organizacji podziemnych. Dokładnie. Pamiętam, że myśmy mieli 300 działaczy warszawskich, a to oznaczało kilka tysięcy ludzi. Ale to fajne było. Rozwiązaliśmy to, wchodząc do partii. Ja tylko... Masz rację. To był gest wobec ciebie. Ja tylko w języku chciałem powiedzieć, ponieważ nie śmiałbym obecnie mówić przy prezesie. Ja bym zachęcał panie Adamie do jeszcze głębszej analizy językowej. Mianowicie, jeżeli używamy pojęcia ruch polityczny, to dobrze jest sobie powiedzieć, że to jest contradicto in adiecto. W polityce nie ma wrogów. To jest scena. Politycy są przeciwnicy. A przeciwnik to jest ten ktoś, kto stoi po przeciwnej stronie, ma przeciwne poglądy, jest naszym lustrem, a my bez lustra nie możemy żyć. Demokratyczna polityka, bo tylko o takiej mówię, wymaga konkurencji, więc wymaga przeciwnika. Natomiast nie wroga. Wróg to jest do zabicia. Tak jak napisała to Maria Schoner. A to zarazem pokazuje, czym były tamte media i czym są do tej pory. I to pan Pajzuaj powiedział, że to nie były media. Prawda? Że one pełniły funkcję, którą pan by ulokował na scenie politycznej. A ja bym powiedział, że na scenie militarnej. Dlatego, że celem tych mediów było pokazanie, a potem stworzenie sceny politycznej, na której coś takiego
jak Porozumienie Centrum się nie mieści, to oni organizowali całą scenę polityczną i Porozumienia Centrum tam miało nie być. Dlatego też znowuż właściwym określeniem jest to, którego pan użył, inny, tylko przez duże i. To jest kosmita, to nie jest człowiek. I wobec takiego barachłania ludzkiego, to co się stosuje, to jest właśnie niszczenie. Można zabić. Nawet trzeba czasem. Może nawet nie zabić, tylko... No ale zabili. Usunąć, to jest środek. Usunąć. I... Ale coś więcej chcę powiedzieć. Jeżeli media nie są mediami, czyli nie służą do informacji, tylko służą do kształtowania, ale znowuż nie polityki, bo tak razie niedemokratycznej polityki, to te media niszczyły demokrację, która nie zdążyła nawet się stać od samego początku. To one wykluczały możliwość powstania demokratycznej sceny politycznej. To, co się urodziło, miało być skasowane natychmiast i to miał być proces takiego perpetuum mobile. Nic nie miało prawa z tej strony tak daleko powstać. Bym powiedział tak, najpierw te media miały przeprowadzić tę zmianę polityczną, a potem się okazało, że one są w czołówce tej zmiany. I to one ją prowadzą. W każdym razie Gazeta Wyborcza bardzo długo ją prowadziła, a świetnie za nią schował się ten cały układ władzy, który się przemknął przez okrągły stół, przez 89 rok i który dopiero teraz nam się tak jasno pokazuje, pierwszy raz chyba tak wyraźnie, jak scena polityczna zaczyna zanikać, Platforma zaczyna maleć i całe te kulisy się zaczynają pokazywać, a media też wysiadły i też się zrobiły dużo mniejsze, sceny widać, ludzie zaczęli to widzieć. Co tam jest za nimi, dlatego trzeba tworzyć te Petry, te Stonogi i tak dalej, żeby czymś wypełnić tę zanikającą scenę. Tam się za dużo miejsca zrobiło, nie daj Boże, dlatego PiS-u się zrobiło za dużo miejsca. I kończąc. Najważniejsze dla mnie jest coś takiego, co można zacząć od tego, o czym pan mówi, niszczenie wizerunku tu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otóż to nie chodzi, no tak jak powiedziała pani Maria. Niszczenie wizerunku to jest mały nadkład. Naprawdę chodzi o niszczenie prezydenta Kaczyńskiego. Znaczy o niszczenie całego tego ugrupowania. O pokazanie tego, że to można potraktować przedmiotowo, czyli nie jak ludzi. A to znaczy, że z nimi się nie rozmawia, to znaczy, że nie ma wspólnego języka, to znaczy, że oni nie mówią po ludzku, to znaczy, że nie ma dialogu, bo z tym czymś nie można się porozumieć, dlatego, że nie ma w ogóle wspólnego języka ani paradygmatu. To jest sprytne, to jest autorytarne i to pokazuje, że całą demokratyczną pracę mamy do zrobienia od nowa, bo to się nigdy nie zaczęło. Ja bym proponował, że skoro pan premier chciałby tak podsumować dyskusję i zapytań, nie, ale czy przepuściłby pan przed siebie Jacka Spylcze, tak? Tak, bardzo proszę. Ja tylko krótko. Słuchając prezentacji pana Adama, nasunęła mi się taka refleksja, że jak ważne w życiu są drogowskazy, które nas przez to życie prowadzą. I patrząc tutaj właśnie na drogę życiową pana prezesa i jego drogę polityczną. Mimo upływu lat ten system wartości pozostał ten sam, można zmienić opinię na pewne sprawy, niemniej jednak ten system wartości właśnie determinuje to, no, z kim mamy do czynienia. I druga taka uwaga, cofnęliśmy się może do początku lat 90. i porównując z tym, co mamy do czynienia dzisiaj, ten język, retoryka i ludzie, którzy wypowiadają się jakby z tymi, w cudzysłowie, bohaterami negatywnymi prezentacji pana Adama, właściwie no, są
w pewnych elementach bardzo, bardzo podobne, czyli początek lat 90. i to, z czym mamy do czynienia dzisiaj. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatnim dyskutantem, a znakomitym jest pan premier. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy znakomitym, czy będzie się stało. Odsłońcie. Ja może pozwolę sobie rozpocząć od sprawy odnoszącej się do dzisiejszego wykładu i być może, ale nie jestem pewien, jaki jest zaplanowany zakres książki. Całej książki, bo pan był łaskaw dzisiaj porównać Gazetę Wyborczą i Politykę. I oczywiście to było bardzo interesujące, w szczególności ta różnica, jeżeli chodzi o podejście polityki. To jest coś także i dla mnie, nie ukrywam, zaskakującego, chociaż bywałem wtedy w polityce na spotkaniach z redakcją. Rzeczywiście tam poziom agresji był stosunkowo niewielki. Niemalże go nie było. Ale stosowano przy tym pewien chwyt, o którym nie będę w tej chwili mówił, bo nie to jest w tej chwili najważniejsze. Natomiast jeżeli pan podejmuje problem szerzej, to znaczy zadaje pan wśród innych albo jako główne pytanie o socjotechniczną skuteczność ataku medialnego, to wydaje mi się, że to pole badawcze jest zdecydowanie zbyt zawężone. Bo po pierwsze, atak był prowadzony na poziomie nawet bardzo już ostrym, brutalnym, niekiedy nawet wulgarnym, jeśli chodzi o te dwa tytuły, no, w pewności o Gazetę Wyborczą, ale nie da się opisać jego aspektu socjotechnicznego bez uwzględnienia nie. No, tam były tego rodzaju publikacje, jak jeden dzień w życiu Jarosława K. na tak zwanej rozkładówce, zdjęcia kogoś, to co prawda przypominał łudzącą Borusewicza, nie mnie, ale byłem to ja, jest to pod domem, w którym rzeczywiście wówczas mieszkałem. Tak to się zaczyna, a później okazuje się, że jestem złodziejem, złoczeńcem, no wszystkim mówią co tylko można. Sekshopy pan odwiedza. Tak, oczywiście odwiedzam tego, ale także jestem pedofilem, jestem dziewczynką, to jest 10 lat czy 12. No, kota to akurat tam w tym wypadku jeszcze nie było, buź jeszcze wtedy nie był znany. Ale w każdym razie proszę pamiętać, że ten przekaz, ten panświnizm Urbana, to był jeden z najmocniejszych, a może ten najmocniejszy przekaz tego czasu. Ja kiedyś, wiele, wiele lat temu w Krynicy, podczas tych konferencji klinicznych, sformułowałem taką tezę, bo akurat taki temat mi zadano, miałem referat w tej sprawie, że to był najmocniejszy w ogóle przekaz owego czasu, że tak była skonstruowana scena medialna, czy ten front medialny, że to w gruncie rzeczy było wtedy najmocniejsze, tym bardziej, że towarzyszyły temu jeszcze inne zabiegi. No to trzeba by w ogóle w tej chwili zacząć mówić o całej socjotechnice przemiany, całej socjotechnice, która miała doprowadzić do tego, żeby ta przemiana, transformacja wyglądała tak, jak wyglądała. I to jest sprawa odnosząca się do mediów, ale zwróciłbym uwagę jeszcze na dwie sprawy. Pierwsza to kampania, o której pan pewnie niewiele będzie mógł napisać, bo ona nigdzie nie została zanotowana, ale która była niesłychanie skuteczna. Była bezpośrednio przeniesiona z metod poprzedniego ustroju. To była kampania szeptana. Otóż to kampania szeptana uczyniła, już tutaj ograniczę się do siebie, na przykład człowieka, który się ogromnie dorobił na polityce, to kampania szeptana prowadziła do tego, że byłem właściwie w każdym województwie, które odwiedzałem, pytany o to, właściwie zarzucano mi to, że jestem właścicielem czegoś w tym województwie. No, bo to była, nie wiem czemu, rzeźnia. Ktoś wiedział, że lubię zwierzęta i to była taka dodatkowa złośliwość. Kilka market zbiorą w toku. Ale był market, były banki, były najróżniejsze rzeczy. No i był rekord, to przypominam, to był Piotrków,
i tam zarzucono mi, że mam inwestycje na 800 milionów dolarów. Wówczas nigdy, gdzie wtedy w Polsce nie było nawet zbliżonej co do wartości inwestycji. Nawet Kulczyk. Albo by już. Nie, Kulczyk wtedy tak tyle nie było. Oczywista trudna bzdura, ale tak to wyglądało. A przy okazji na przykład zarzucano mi, że uczyniłem swego brata kierowcę prezesem NIK-u. Jak Państwo nawet wiecie, w tej hierarchii wykształcenia i hierarchii akademickiej Leszek był dużo wyżej niż ja. Krótko mówiąc, rozpowszechniano najróżniejsze tego typu informacje z różnych dziedzin, ale koncentrowało się to na dziedzinie materialnej. I tutaj bardzo charakterystyczna sprawa. To nie zaczęło się od początku. 12 maja, jeszcze będę musiał tutaj dodać pewne wyjaśnienia co do tego 12 maja, ale 12 maja rozpoczął potężną kampanię przeciw nam, która naprawdę zaczynała się z rana, jak się słuchało sygnału dnia, czy tam odpowiednika ówczesnego tej utacie, a to był chyba w ogóle wtedy też sygnał dnia, a kończyła się wieczorem. Ale wtedy nie stawiono zarzutów typu odnoszącego się do uczciwości, osobistej uczciwości. Kiedy to się zaczęło? Od konferencji antykorupcyjnej. Od konferencji antykorupcyjnej, która miała miejsce, nie pamiętam, albo 30 czerwca 91 roku, albo 1 lipca. Na tej konferencji została bardzo ostro postawiona sprawa korupcji i od tej konferencji zaczęły się ataki, zaczęła się sprawa telegrafu. Mówię sprawa, bo żadnej aptary telegrafu jako żywo nigdy nie było. Można przejrzeć wszystkie istniejące, jak sądzę, zachowane materiały ówczesnej prokuratury. I tam Państwo żadnej sprawy telegrafu, żadnej aptary nie znajdą, jako że można było oczywiście dyskutować o różnych sprawach związanych z telegrafem, ale nie miejsce na to, ale na pewno nie było tam żadnego łamania prawa i niczego, co by choćby zbliżało się do tego rodzaju przedsięwzięcia. To ma generalnie rzecz biorąc po prostu pewnego rodzaju operacja medialna, ale z jednej strony to były operacje medialne, one się właśnie wtedy zaczęły, a z drugiej strony, powtarzam, była ta kwestia, o której już powiedziałem, to znaczy kampania szeptana na olbrzymią skalę. Bez wątpienia, i tutaj nawiązuję do tego, co mówił profesor Cęckiewicz, musiał za tym stać stary aparat służby bezpieczeństwa. Nikt inny wtedy takich możliwości nie miał. To musiała działać naprawdę duża siatka ludzi. Na przykład ja każdego dnia się dowiadywałem, że jestem właścicielem wszystkich delikatesów w Warszawie. Innego, że stoję na czele wszystkich gangów warszawskich. Innego razu na Bali z Komitetu Centralnego, ekspracownica Komitetu Centralnego stwierdzała, że jest moją bardzo bliską przyjaciółką i wie dobrze, że mam fabrykę cukierku. Dochodziło do tego, proszę się nie śmiać, bo to co opowiedzieć, to jest zabawne, a jednocześnie trochę dwuznaczne. Otóż kiedy nocami, a to wtedy było bardzo często, wracałem do Warszawy samochodem z różnych wypraw i przejeżdżałem przez to miejsce, gdzie wtedy koncentrowało się na specyficzne życie nocne, to panienki, jeżeli na przykład samochód zatrzymywał się na światłach i zobaczyły, że to ja, były po prostu pełne uznania, wyrażałem, że bo jechał główny gangster. Główny facet, który wszystkich oszukał, okradł, czyli jest na wolności jeszcze do tego w polityce, czyli naprawdę zasługuje na najwyższe uznanie. Tak to naprawdę wtedy było, to nie są żadne rady. Ta kampania była naprawdę niesłychanie skuteczna i nie można jej pominąć. Przynajmniej trzeba jakoś o niej tutaj wspomnieć. No i wreszcie ostatnia kwestia. Tutaj zobaczyłem ten kawałek kroniki filmowej. Zobaczyłem, jak przemawiam. Tam oczywiście jak zwykle pochylam głowę, ale naprawdę nie czytałem, bo nigdy nie czytałem tego rodzaju przemówień. Natomiast, ale zawsze mam taką tendencję do pochylania i stąd mi przypisują, że czytam, ale jako żywo nieprawda. Natomiast zobaczyliście tam Państwo człowieka, który wygląda jak wygląda, gruby i tak dalej, ale normalny mniej więcej, mieszczący się w granicach normy. Natomiast, proszę Państwa, obejrzcie sobie Państwo ikonografię moją,
innych. Taka kronika filmowa, która tu nie wpisała się w praktykę. Po prostu monstrum. No, filmowano mnie w ten sposób, że ja naprawdę krytycznie podchodzę do swojej aparycji, a wtedy już przechodziłem do wagi ciężkiej, nie, super ciężkiej. Znaczy dochodziłem do wagi, w której bokser już jest super ciężki, że przy mojej posturze naprawdę jest osiemnikiem. I to było widać. Natomiast no, zrobiono zupełne monstrum i to było regularnie powtarzane. Natomiast kiedy rzuciłem tam 20 kilo i stałem się szczupły, to z kolei filmowano mnie z góry i miałem twarz Stalina. Także to też robiono w sposób bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo konsekwentny prowadzony. Tutaj wyraźnie kronika filmowa zawiodła, bo nie wypełniałem zaleceń kierownictwa. I to jest sprawa pierwsza, jeżeli jeszcze mogę troszkę. Bardzo proszę. To kwestia druga, którą tutaj też ustawiono w bardzo programu Urbankowskiego postawił. Niesłychanie ciekawa sprawa, mianowicie ideowe źródła właśnie ówczesnej prawicy, ideowe źródła Porozumienia Centrum. Sprawa jest niełatwa do opisania, w każdym razie pokrótce, ale mogę mniej więcej odtworzyć nie tyle analizę ideową, chociaż te wątki, które to pan poruszył, na przykład sprawa Paksu. Paksów tu było bardzo wielu w Porozumieniu Centrum, także to jest trop bardzo słusznie tutaj podniesiony, ale analiza, która prowadziła nas do przyjęcia tej formuły partii chadeckiej, była, powiedzmy sobie, troszeczkę inna. Myśmy mieli niezłą wiedzę na temat tradycji polskiej chadeci, Narodowej Partii Robotniczej, Stolica Pracy, tej przedwojennej, głównie śląskiej kadencji polskiej. Powiedzmy sobie, to nie była tradycja zbyt potężna. Jej spisana forma, taką była przynajmniej dostępna w bibliotekach, bo pewnie badacze by doszli do dużo większej ilości materiałów, no była naprawdę niewielka i niewiele można było z tego czerpać. Także te wojenne w formacie II wojny światowej, no też jakby niespecjalnie zachęcały powojenne, krótkotrwałe Stronnictwo Pracy. Także przesłanka skierowania się w tym kierunku była następująca, czy właściwie były dwie przesłanki. Jedna bardzo prosta. Musimy się jakoś umiejscowić w tym porządku europejskim i wejść do tego porządku. Wejść także w sensie instytucjonalnym, to znaczy do międzynarodowego. Wtedy prawicowe były dwie, EDU i Chadecka. No do jednej nas przyjęto, czyli do EDU, tej bardziej na prawo, do Chadeckiej ze względu na Niemców nigdy nas nie przyjęto, to byłaby inna historia, ale aspirowaliśmy do tej międzynarodówki. Chcieliśmy mieć tego rodzaju zaczepienie. Dlaczego? No, dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę, że korzystamy, i tu przechodzę do, bo można powiedzieć, drugiej części tego wywodu, z dynamiki politycznej, która nie jest dynamiką chadeci, bo te, jak to w pewnym referacie już wiele lat później napisanym określiłem jako dynamiki retrospektywne, były bardzo słabe, tylko korzystamy z dynamiki Solidarności, a w gruncie rzeczy Lecha Wałęsy. Myśmy widzieli wtedy scenę polityczną tak. Jest samodzielna dynamika polityczna tych grup, które tworzą Unię Demokratyczną. No, wtedy jeszcze nawet nie było tej nazwy. Tych grup związanych z Gazetą Wyborczą. No, pewnej części polskiej inteligencji, czy tej kontrelity, która od 57 dokładnie roku wyłaniała się z kolejnych falach odchodzenia od komunizmu. To byli zwykle ludzie, którzy jakiś tam przynajmniej incydent komunistyczny mieli, chociaż byli wśród nich także i tacy, którzy nie mieli. Jan Olszewski był klasyczny przedstawiciel tej kontrelity, który żadnych incydentów tego typu w życiu nie miał. No przynajmniej tak sensu stricto. Kiedyś mu przecież proponowano, że na to sekretarza Gomułki. Takie rzeczy w jego życiu też były. I to jest jedna dynamika, którą można było określić jako autonomiczną, i to był nikt, to czego nie mieliśmy na pewno dostępu. Przeciwko czemu? Druga instytucja, która miała swoją własną dynamikę, siłę polityczną, to był Kościół.
No i trzecią Solidarność. No i pomysł był taki, żeby spróbować te dwie, Kościół i Solidarność połączyć. No to jak to można zrobić? No, formuła chadecka. Formuła chadecka, ale do tego dochodziła jeszcze jedna przesłanka, tym razem negatywna. To znaczy, to było troszkę to, o czym pani profesor tutaj mówiła. Przy czym to nie wynikało nawet, przynajmniej w moim wypadku, z braku wiedzy, tylko z może niezbyt dobrej perspektywy. To była bardzo mocna chęć zakwestionowania tradycji narodowej. Dlaczego? Bo uważaliśmy ją za odcinającą nas od Europy, przede wszystkim ze względu na antysemityzm. Tak. To jest pierwsza sprawa i to by było dalej, bo w ogóle antysemityzm jesteśmy zdecydowanie nie lubili. I stąd jedna z pierwszych konferencji Porozumienia Centrum w Laskach była właśnie temu poświęcona. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bo no, ja miałem takie specyficzne doświadczenie, to już jest rzecz zupełnie indywidualna. Mianowicie moja mama wśród różnych spraw, którym się zajmowała w Instytucie Badań Literackich, zajmowała się także i prasą endecką. I ta prasa endecka dosyć często była w domu, przed wojną prasa endecka. Ja tam czytywałem na przykład Staniszkisa czy Korolca i te teksty doprowadziły mnie do przeświadczenia, że powiedzmy sobie, to nie jest to, do czego warto nawiązywać, bo rozważania o tym, gdzie po raz pierwszy będzie wypowiedziane słowo, ale w tym rozumieniu ewangelicznym na początku było słowo. Czy już zostało wypowiedziane w Niemczech, czy Adolf, czy może jednak zostanie wypowiedziane w Polsce, no cokolwiek mnie przerażało. I stąd, no nie ukrywam też, że tradycja domowa była inną tradycją. Mój dziadek był socjalistą, drugi tak nie był zaangażowany politycznie, ale też incydentalnie do PPS-u należał. Krótko mówiąc, tam jakby specjalnie tej tradycji nie lubiano. I to się z całą pewnością przeniosło na kształt Porozumienia Centrum, na kształt tej formacji. I w jakimś stopniu bym to podtrzymał, jeżeli patrzę na to z perspektywy już ćwierćwiecza przeszło, a z drugiej strony uważam, że troszkę żeśmy z tym przesadzili, że w różnych moich referatach z tego czasu no było, nawet powiem, tego może nieco zbyt dużo. Ale tak to wtedy było i to też odpowiadając na pańskie pytanie chciałem powiedzieć. Powtarzam, referat na ten temat, skąd się wzięły te dynamiki, przygotowałem w roku 2001, kiedy to rozpoczynaliśmy przygotowania do powołania PiS-u. Wtedy Ludwik Doro wygłosił referat o programach polskich, szczególnie prawicowych partii politycznych, a ja o rodzajach dynamiki politycznej w Polsce i tam to właśnie było, ale bez użycia tych określeń ta analiza jakby była u podstaw naszej samoidentyfikacji i wreszcie, bo zapomniałem o jednym wątku, no to absolutna pewność, że my się pewnego dnia rozstaniemy z Wałęsą, ale jakby nie z powodów politycznych, tylko byśmy go za dobrze znali, żeby sądzić, że się długo uda utrzymać ten sojusz. Czyli jeżeli nie możemy być partią prezydencką, bo to się bardzo szybko skończy, musimy być jakoś osadzeni. To jest to razem doprowadziło nas do tego przeświadczenia, że ta formuła chadecka jest formułą dobrą. No, nie do końca żeśmy z niej skorzystali, a przede wszystkim sądzę, że zapoznaliśmy, no, zdaliśmy się odpowiednio skoncentrować uwagi na tym zadaniu, które było wtedy, jak mi się dzisiaj wydaje, z dzisiejszej perspektywy ważniejsze, to znaczy na przebudowie tradycji solidarnościowej, bo do niej też chcieliśmy nawiązywać właśnie, przekształcającą w chadecką, nie tyle w chadeckość, bo to było zadanie niewykonalne, tylko w nowy kształt polskiego patriotyzmu i polskiego republikanizmu. To byłoby ambitniejsze, lepsze i do tego była znakomita podstawa
w tym, co w 91 roku w Polsce powiedział Jan Paweł II, no ale to mądry Polak po szkodzie. Tak to widzę dzisiaj. Wtedy oczywiście broniliśmy zaatakowanego gwałtownie papieża, ale ciągleśmy wnęli w tą formułę, że to się wszystko da przerobić, no to chadeckość, ideologię chadecką, doktrynę chadecką. To się po prostu w istocie nie udało i dlatego Prawo i Sprawiedliwość no, nie mniej przyjaźnie nastawiona do Kościoła niż rozumiem centrów, już tej chadeckości nie ma. Tylko nie no, była inflacja chadeckości, bo przecież w ciągu kilku lat powołano więcej niż kilku, bo jeszcze do tej wałęsowskiej chadecji, zapomnianej dzisiaj tego incydentu, no, powołano tych chadecji w Polsce tam 6 czy 7. To 6 czy 7. Nie licząc tych maleńkich partii chadeckich. A to PHD to była mała. A o maleńkich to mówię o takich, które miało 15 czy 20 członków, a tak jest dobrze. Kanapki, tak. Kanapki. Chociaż oczywiście tutaj padało, tu jest mnóstwo tematów do podniesienia, ale rozumiem, Państwa zanoczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, jest tutaj przyszedł osoba, która ma specjalne prawa. Pani profesor Joanna Górnicka-Kalinowska, małżonka Witka Kalinowskiego, który zakładał. Bardzo proszę. Tak, proszę. Tak, chciałam powiedzieć, że duch mojego męża jest z nami, z całą pewnością byłby szczęśliwy uczestnicząc w takim pięknym spotkaniu z panem premierem. No ale to jest ta płaszczyzna zaświatów. Jeśli chodzi o płaszczyznę bardziej realną, chciałam zrobić małą uwagę z pozycji dosyć abstrakcyjnej, jako profesor etyki. No, nie jestem historykiem i nie potrafię tutaj, tak powiem, konkurować z państwem z znajomością historii najnowszych, chociaż ją znam oczywiście w jakiejś tam mierze. I sprzyjam takiemu biegowi, zwłaszcza w świetle tej naszej pięknej historii, tej, że tak powiem, naszej strony ideowej. Natomiast uwaga moja jest następująca. Otóż ze względu na dosyć długie życie byłam świadkiem, no przed jako dziecko oczywiście, trzech ataków językowych, że tak powiem. To był lata 50., zwłaszcza ten okres stalinowski. To był straszny język, karły reakcji, no jakieś zupełnie przerażające. Przeżający nawet nie stereotypy, jakieś inwektywy. Drugi atak to był 68 rok, na to też pamiętam dobrze, to był też jakiś wzmożony atak języka nienawiści, no i języka, który miał dyskryminować i tak dalej. To oczywiście to były tam spory wewnątrz partii, no to osobna sprawa, ale w mediach ten atak nienawiści był bardzo widoczny. Natomiast trzeci atak nienawiści językowej to jest oczywiście, to są czasy nasze współczesne, to już nasza wolna Polska. Oczywiście Państwo mówicie o latach 90. No mnie to powiem najbardziej uderzyło w rok 2005. To był zmasowany atak języka nienawiści. I puenta moja jest taka, znaczy uwaga moja jest taka. Na pierwsze dwa ataki językowe myśmy byli odporni i właściwie społeczeństwo się nie dało na to nabrać, na tych karmów reakcji i na tych sionistów do Syjamu i tak dalej, tośmy się z tym uśmieli wszyscy razem. Zresztą Bogdan Obrachowski, który jest moim czuwiśnikiem, pamięta te czasy bardzo dobrze. Teatrów do pióra, tak. Tak, oczywiście. Na tyle przerażające jest to, że na ten trzeci atak nienawiści językowej dało się nabrać tyle ludzi. Jest ta armia lemingów, które poszły do urn wyborczych, głosowały tak, jak głosowały w swoim czasie i to jest przerażające. Co się z nami stało w takim razie? Nie wiem, no to jest jakieś smutne pytanie. Co się z nami stało, że nagle zaczynamy ulegać takim prymitywnym atakom językowym? No, jest jakaś szansa, że może z tego wyjdziemy, ale no, to właściwie jest pytanie bez odpowiedzi, no, pytanie retoryczne. Co się z nami dzieje, że my nagle ulegamy językowi, tak prymitywnemu językowi nienawiści, któremu nie ulegaliśmy lat temu 30 i lat temu 50? To koniec tych moich uwag. Tak, oczywiście o demokracji jestem niebezpiecznym parasolem. Ten miraż demokracji, oczywiście miraż tylko. No ale co się z nami dzieje, że my tym ulegamy? Znaczy, ani ja, ani nikt z Państwa, ale w każdym razie wiemy ile, jaka masa społeczeństwa temu uległa. No Jarosław Marek Rynkiewicz na to próbował odpowiedzieć. Powiedział, że Polacy mówią telewizorem. No, ale prasa była i przed tym ekspert wieczorny, był przed tym, że były ludy łatwe. Nawet nie mają własnego języka. Dobrze. Proszę Państwa, zamykamy dyskusję. Bardzo przepraszam, ale tu muszę być tyranem. Za chwileczkę może... Ja bym prosił, czy ja tam kogoś słyszę? Pani profesor, czy ja...
prosić, tak, przepraszam. Proszę Państwa, za chwileczkę udzielę głosu naszemu gościowi, który tutaj widzę, napełnił sobie całą stronę notatkami. Ja mam tylko takie zwrotne pytanie do obu pań profesor, do pani profesor Górnickiej-Kalinowskiej, do pani profesor Ani Cegieły. Czy chciałyby pani mieć takiego doktoranta? Jest zajęty. Pobiłybym się o niego. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, to ja mam jeszcze takie parę pytań do pana premiera. Panie premierze, ja tutaj zacząłem, kiedy się pana nie było, od cytatów z takiej broszurki, która się ukazała i teraz leży i żółknie w bibliotece publicznej przy Koszykowej pod tytułem Dlaczego Centrum? Pamięta pan? To pana przemówienie, to jest referat programowy wygłoszony na konwencji PC 23 czerwca 1990 roku w Warszawie i pan tam mówi o filarach budowy nowej Polski. To ja bym tylko pytał, czy pan to podtrzymuje. Potrzeba odnalezienia mocnych fundamentów aksjologicznych dla społecznego zaangażowania podstawowych wartości, od których nie da się odejść i to ma być godność człowieka i wolność, tak? Podtrzymuję. Dziękuję. Proszę Państwa, co ma być... Tak, były błędy, ale demokracja polityczna to ma być celem, jest demokracja polityczna i gospodarka rynkowa oparta na własności prywatnej. Podtrzymuję. Społeczna nauka kościoła, mówi pan tam tak, wielu z nas odwołuje się do społecznej nauki kościoła, tak ostrożnie pan to definiuje, prawda? Tak, jest tam bardzo ładne, nie dla przeciwstawiania polskości i europejskości. I się zgadzam, bo to wszystko zgadza się całkowicie zgadzam. Nie kontestuje pan swoich poglądów ówczesnych. Dobrze, ja dziękuję. Troszeczkę... No i zerwanie z układem opozycyjnym. Tak przypomniałem tylko. Bo zatoczyliśmy wielkie koło i właściwie wracamy. Jeśli można, wracamy do... Dziękuję. Prezes chciał coś powiedzieć i mu przerwałeś. Drobnostka, no... Ja bym dzisiaj pewnie już jednak bardziej podkreślił rolę państwa w gospodarce, bo to doświadczenie, które mamy, no pokazuje jednak, że tutaj popełniono bardzo, bardzo wiele błędów. Proszę pamiętać, to był 23 czerwca 90 roku. Gospodarka była w dalszym ciągu państwowa, w ogromnej większości to była zupełnie inna sytuacja. A później poszło tak, jak poszło i zresztą bardzo niedługo to żądanie polityki gospodarczej, żeby podjęto politykę gospodarczą, zostało sformułowane. A ten referat był właśnie takim chadeckim, przecież te główne wartości to są wartości chadecji, tej tradycyjnej, też był kształtowany jeszcze w latach 40., czyli tutaj niczego oryginalnego nie powiedziano. Generalnie biorąc, konferencja była potrzebna, natomiast gdybym miał talent na Czechowa, chociaż może na to mniejszy, no, gdybym ją opisał co do składu, tutaj mam Józefa jako świadka, to naprawdę, bo byście Państwo ze śmiechu umierali, bo to była taka menażeria, jaką rzadko nie było. Zobaczyłby pan tam pan po nazwisku, już nie pamiętam, czy ogień, czy płomień, do spalenia się, który był karany za napady na stację benzynową. Pamiętam, że taką starszą czarną grzywą. Była młoda, bardzo przystojna kobieta, która jednak miała na głowie konstrukcję z włosów. Sama była wysoka, to był chyba drugi tyle. Towarzystwie dwóch braci, bardzo zacnej postury i tak niesłychanie elegancko ubrane, skóry tak jak to byli liberałowie, proszę Państwa, naprawdę długo opisywać, co tam się nie działo, bardzo ciekawe miejsce, niesłusznie traktowane przez historyków jako zjazd PiS-u, gdzie wyłoniono jakieś, nie PiS-u, PC, gdzie wyłoniono jakieś władze. Tam żadnych władz nie wyłoniono i tego zapomniałem powiedzieć.
12 maja PC, można powiedzieć, wyszło na powierzchnię, w tym sensie, że postanowiło ostatecznie dokonać, no nie używaliśmy oczywiście tego określenia, ale tego rozłamu w obozie Solidarności. Natomiast istniało już ileś tam miesięcy wcześniej, gdzieś w marcu Jerzy Jak wymyślił tą nazwę, wykładowca z Akademii Teatralnej wymyślił tą nazwę, istniały już władze, wydaliśmy szereg oświadczeń, a źródła PC, takie pierwsze, no to jest Zespół Analiz Politycznych powołany gdzieś jeszcze w listopadzie 89 roku, to się później przekształciło powoli w taki zaczątek partii. Były już spotkania na Woli, właśnie tam w Urzędzie Wola i tak dalej. Były szereg innych przedsięwzięć. Różne grupy się łączyły, była to wtedy taka federacja, ale to już po prostu funkcjonowało. 12 maja staliśmy się sławni, a przede wszystkim staliśmy się sławni dzięki temu, że nas niezwykle gwałtownie zaatakowano. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Już mówi nasz gość. Ja tylko chciałem przedstawić nasze plany, dwa spotkania, jakie mamy przed sobą. 15 lipca we wtorek będzie spotkanie z redaktorem Jerzym Kłosińskim, redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność. Będzie mówił o drogach do Solidarności. Ta książka ukazała się w wydawnictwie Patria Media, którym kieruje pan redaktor Adam Chmielewski. Będzie próbował obronić pan redaktor Kłosiński takiej tezy, że druga Solidarność, niesłusznie nazywana drugą, czyli ta Solidarność od Okrągłego Stołu i dalej, jest równie warta, równie dużo warta, co pierwsza Solidarność, że to jest sztuczny podział na tę pierwszą Solidarność, drugą Solidarność. Będziemy mogli polemizować z tą tezą, albo się z nią zgodzić, albo mieć centrowe zdanie. Proszę Państwa, to jest jedna taka konferencja nasza, takie seminarium. A jeszcze jedno, też w lipcu, pewnie 28 lipca, jeżeli pan premier jeszcze nie wyjeżdża. 28 lipca chcemy zrobić spotkanie z tutaj obecnym profesorem Sławomirem Cenckiewiczem na temat prezydent Lech Kaczyński a w USI. A likwidacja USI. Wobec likwidacji USI, przepraszam, pomyślałem skrótem, ale już tym razem nie prowokuję, Przepraszam, jeżeli pan premier będzie jeszcze w lipcu, to chcielibyśmy zrobić to 28 lipca we wtorek. A to jeszcze byśmy uzgodnili, dobrze? Bo chcielibyśmy bardzo, żeby pan premier był, bo to będzie o panu prezydencie, tak. Ale ja się będę musiał położyć do szpitala i chcę to zrobić zaraz po wyjściu do szpitala. Chcę to jeszcze zrobić w lipcu. Rokowania masz dobre. Tak, dziękuję. Oj, to piękno. To wszystko uzgodnimy. Jeszcze jedno zdanie, panie prezydencie. Jedno zdanie uzupełnienia Wojtka, który tak wspaniale zareklamował te nasze klipy, które żeśmy tu urodzili, nazwał je poetyckim. Ja to dlatego, że między nami siedzi tu wybitny poeta Bogdan Urbankowski i od jego wiersza Korian i Ham wszystko się zaczęło, bo uważamy, że po prostu podział jest bardzo prosty. No, oni mają chamstwo w duszy, no a tu jest inteligencja warszawska z Soliborza, która im siedziała kością w gardle, no. Dziękuję bardzo. Niech się dowiedzą, kim są. No. Dziękuję, nasz gość. Niech pan przejrzy te klipy. Jest późno, bardzo krótko. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie, dziękuję za wszystkie uwagi. Bo ten ostatni blok traktuję bardziej jako właśnie takie uwagi uzupełniające, a nie pytania. Bo się z wszystkim zgadzam z tym, co pan Józef Orzeł powiedział, jak najbardziej. Pani profesor, dziękuję za celne uwagi. Tak na koniec mi się nasunęła jedna puenta, kiedy tutaj doktor Stańczak pytał pana premiera, co by jakby zostawił z programu PC. Poza szczegółami zaskakująco dużo jest aktualne i z tej strony to jest jakby zwycięstwo diagnozy Rafała Kaczyńskiego. Jeśli weźmiemy te wszystkie wywiady rzeki, które tutaj przywołałem, to właściwie można je wydać z aktualnym rokiem wydania i one będą aktualne.
I to też jest niestety no, porażka trzeciej RP, prawda? Że ciągle te problemy są przed nami do rozwiązania, ale być może już nie było. Dziękuję bardzo za spotkanie.